Halo, halo, raz, dwa, trzy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę o informację na czacie, czy nas słychać i czy nas widać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Widać, słychać doskonale. Super, dziękuję Państwu za bardzo serdecznie. Proszę Państwa, witam serdecznie z słonecznej dzisiaj i delikatnie wiecznej tu rośni kościelnej. W dzisiejszym ćwierćfinale Regionalnego Pucharu Polski zobaczymy biało-niebieskie derby. Turośnianka, Turoś Kościelna, aktualnie lider A-Krasy grupy drugiej podlaskiego ZPN, zmierzy się z KS Grabówka, który zajmuje aktualnie miejsce 11 z dorobkiem 30 punktów w czwartej lidze. Podpowiadałem, że dzisiaj będzie niespodzianka na streamie, nie będzie z nami ani Łukasza Rybaczka, który niestety jest chory, nie będzie z nami również Radka, bo Radek jest w delegacji, ale będzie z nami, serdecznie witamy. Witamy. Pan prezes klubu sportowego Turośnianka, Rafał Średziński, serdecznie w komentarzu. Dzisiaj spodziewamy się troszeczkę emocji. Mamy nadzieję, że mecz przyniesie korzystny rezultat dla KS Turośnianki, jednak najważniejsze jest to, żeby gra toczyła się w ferworze fair play. Dzień dobry, witać tutaj. Witamy właśnie delegację również z podlaskiego ZPN-u. No. A może zaprosimy, teraz mamy jeszcze chwileczkę, pana prezesa. Panie prezesie, na parę słówek w takim wypadku. Zapraszamy. Nie widać nas, ale będzie nas słychać. Dzień dobry, z nami pan prezes podlaskiego ZPN, pan Sławomir Kopczewski. Panie Sławomirze, co pana skłoniło do tego, żeby dzisiaj przyjechać i odwiedzić nas w Turośni? Bardzo ważne spotkanie, no i przede wszystkim chyba liczymy na niespodziankę, bo gospodarze są tu zawsze groźni. Miałem przyjemność być kilkakrotnie na meczach Turośnianki na tym pięknym obiekcie, bo myślę, że Murawy mogą pozazdrościć niektóre kluby w wyższych klasach rozgrywkowych. Tak, dziękujemy bardzo. Tutaj nasz greenkeeper stara się, żeby ta murawa wyglądała może na wyższym poziomie niż jak zwyczajna klasa. No dzięki temu też te wyniki może są troszeczkę lepsze, a przynajmniej ta piłka wygląda troszeczkę inaczej, tak? Bo da się pograć troszeczkę piłką po ziemi, a nie tylko laga do przodu, tak zwana A-klasowa. Boisko może tylko pomóc, ale tylko tym, którzy grają w piłkę. Natomiast tu jest kilka postaci, które w tą piłkę zdecydowanie grać potrafi. A to, że zespół do tej pory jest na takim, a nie innym poziomie rozgrywkowym, to tylko i wyłącznie dlatego, że późno zaczął. Zaczął dla klasy, a innej drogi nie było. Tak jest, no. Prawda jest taka, że klub z Turośni został utworzony w 2020 roku. To jest tak naprawdę trzeci sezon, w którym gramy. Przepraszam bardzo, odganiam paręnaście komarów dookoła, bo zrobiło się już delikatne popołudnie, więc pewnie nas troszeczkę przegryzą, ale zawodnicy na skrzydłach, mamy nadzieję, że zrobią taki wiatr, że przegonią wszelkie niepotrzebne owady, a jest szansa, że zobaczymy parę fajnych bramek, mam nadzieję, że na żywo, a Państwo przed telewizorami. Dziękuję serdecznie, panie Sławomirze, i życzę miłego meczu. Z nami już 64 osoby na streamie. Ja w tym momencie opowiem o tym, w jakim zestawieniu wyjdą obie drużyny. Zaczniemy od składu z Turośni. Może przedstawi go pan prezes. Dobrze, w bramce zacznie Norbert Jędruczek, znany dla wszystkich, w sumie we wszystkich klasach rozgrywkowych na Podlasiu. I nie tylko na trawie, ale również na boiskach futsalowych. Po prawej stronie na obronie zagra Łukasz Bagrowski, następnie Damian Repnik, Mateusz Maliszewski i Kuba Czaczkowski. Przed nimi wystąpi Szymek Brzostek, obok niego Marcin Czaczkowski, przed nimi Jakub Konon, Dawid Korotkiewicz oraz Czarek Łuczaj.
Przed nimi nasz najlepszy strzelec Maciej Kondracki. Tak jest, Maciek ma już na koncie 20 bramek, a ja opowiem Państwu, jak wygląda skład gości z numerem 13, Kiszkin Uladislau. I ja tutaj przepraszam, jeżeli pomylę imię lub nazwisko, no ale tak to jest napisane. Ja nie jestem w stanie tego też dobrze wypowiedzieć w jego rodzimym języku. Z 20, Pyrka Michał, z 4, Packiewicz Adrian, z 6, Kurcewicz Maciej, z 7, Kuczyński Szymon, z 8, kapitan drużyny Łupiński Emil, z 11, Domański Michał, z 14, Bajko Dawid, z 15, Małaszewski Marcin, z 16 Maciej Krystian, z 17 Radaszewicz Jakub. No i mamy tutaj 5 graczy rezerwowych, z 1 Ciesielewicz Maksymilian, z 5 Stankiewicz Kamil, z 9 Kapla Michał, z 19 Józefowicz Adam, z 20 Ostaszewski Dawid. Trenerem drużyny jest Bartosz Mazur, a kierownikiem Wojciech Zaleski. I to jest skład szkoleniowy, który dzisiaj się pojawił na ławce gości. Tak, obie drużyny już się przygotowują, motywują się jeszcze na boisku. Jak wszyscy wiemy, KS Grabówka w tym roku gra na poziomie czwartej ligi, ale tak naprawdę jest to fuzja dwóch klubów, Supraślanki Supraś i KS Grabówki. Jeszcze ten sezon wygląda tak, jak wygląda, ale w kolejnym, z tego co my wiemy, pierwszą drużyną będzie Supraślanka Supraś, która wystąpi w rozgrywkach czwartej ligi, a klasie w tej samej grupie, jeżeli nie awansuje, będzie to Supraślanka Supraś 2. Ja jeszcze chciałbym zauważyć, że trenerem klubu sportowego z Turośni jest pan Łukasz Nieścior, także już mamy pełne informacje. Widzę, że obie drużyny już są rozstawione i za chwilkę usłyszymy pierwszy gwizdek. Grabówka pod słońce, ale z wiatrem. Turośnianka po lewej stronie, tam gdzie więcej komarów. Tak, tak, zdecydowanie więcej komarów, nie zapowiada się za dobrze. Mamy nadzieję, że mecz zakończy się w przypisowych 90 minutach. Nie będziemy musieli dłużej czekać na zwycięzcę. Oczywiście mamy nadzieję, że będzie to KS Turośnianka. Zaczynamy. Jest pierwszy gwizdek i rozpoczyna Grabówka. Na razie w środku pola. Tutaj Turośnianka nie decyduje się na od razu frontalną próbę pressingu. I Grabówka będzie wygrywała tą piłkę od swojej strefy obronnej. Pomimo tego, że mecz gramy we wtorek, jednak pojawiło się już troszeczkę kibiców na naszych trybunach i cały czas widzimy, że dochodzą, także dziękujemy bardzo za obecność wszystkim na stadionie oraz tym, którzy nas oglądają, bo już jest nas prawie setka na streamie. No i jeżeli ktoś się jednak zdecyduje, żeby zjawić się na stadionie, to na stadionie jak zwykle u nas czekają gorące kiełbaski, karkówki, boczek, popcorn dla najmłodszych i wata cukrowa. Także warto do nas zajrzeć. No i zobaczcie, jak to wygląda również. Teraz Dawid Korotkowicz do Maćka Kondrackiego. Jednak sędzia nie widział faulu. Kontra KS Grabówki, prawa strona. Z numerem 11, Domański tutaj. Kręci tak. Mamy rzut z autu dla drużyny z Grabówki. Widzimy też delegację kibiców Grabówki. Serdecznie witamy. Jeżeli ktokolwiek również nas ogląda właśnie z Grabówki, pozdrawiamy serdecznie. Mamy nadzieję, że mecz zakończy się, tak jak mówiłem wcześniej, w ferworze fair play. Ja się troszeczkę zagapiłem, nie włączyłem zegara, ale już to naprawiam i powiedzmy, że jest druga minuta meczu. Rzut z autu dla KS Grabówki na wysokości pola karnego. O, daleki wyrzut tutaj. Bardzo daleki. Przedłużenie. Przedłużenie, dobrze. Bagrowski wybija na rzut rożny. I będzie teraz kolejna okazja dla zespołu gości. Ale niewiele teraz zawodników z Grabówki tutaj w te pole karne się kwapi. Teraz troszeczkę dochodzi teraz tutaj. Tutaj dochodzi. Ja widzę w 16 czterech, pięciu, a reszta zabezpiecza i środek pola. No i nasza piłka szpica dochodząca, tak. Bardzo niebezpieczna. Pierwszy strzałka z Grabówki. Tak jest. Niecelny. Pierwszy strzał mamy niecelny. Zachęcamy również do komentowania. Widzimy, że już troszeczkę tych komentarzy jest. Tak jest, piszcie, zadawajcie pytania na streamie. Jeżeli są jakieś tajne pytania do pana prezesa, to jest jedna z niewielu okazji, na których pan prezes będzie w stanie państwu odpowiadać. Chyba że pytania będą tak właśnie z zakresu takich, na których nie będziemy mogli za dużo powiedzieć. Daleki wybicie.
Wygrana piłka i no, kolejne wybicie. No, na początku ta gra wygląda dosyć nerwowo po obu stronach. Teraz Norbert Jędruczek postara się uspokoić grę. No tak, będzie takie na pewno badanie pola na samym początku tej gry. Będzie próba zobaczenia, gdzie są słabsze, gdzie są lepsze, gdzie strony przeciwników. No ale nikt nie zaryzykuje od razu otwartego ferworu i frontalnego ataku. Tym bardziej, że zespoły grają ze sobą pierwszy raz. Kolejna wysoka piłka, tym razem wygrana przez zawodnika Torośnianki. Jednak mamy rzut z autu dla drużyny z Grabówki. Tak jest. Piłka do środka, spokojne odegranie do boku i wybić. Repnik czyści na skrzydło. Taszkowski. Taszkowski podwojony. Czy się utrzyma przy piłce? Bardzo ładnie. Teraz Marcin Taszkowski powalczy w środku pola. Rzut z autu dla KS Torośnianki. Szpagrowski, dalekie wybicie na Czarka. Czarek. Nie dochodzi do tego Maciek, ale tylko na sekundę. W razie dużo takiego zamieszania, brak płynności w tej grze i raczej... O, teraz sędzia gwiznął. Niebezpieczny atak z tyłu, mimo tego, że piłka, ale już szybko. Grabówka nie czekała tutaj, nie chciała nic wybijać, tylko próbuje grać piłką. Przerzut na lewą stronę i wyczyszczony bardzo dobrze przez Łukasza Bogowskiego. Bartek, tutaj pan Szymon Danilczuk chciałby, abyś przedstawił jeszcze raz skład Grabówki. Oczywiście. Z numerem 13 w bramce Tiszikin Uladislau, z numerem 20 Pyrka Michał, z numerem 4 Packiewicz Adrian, z numerem 6 Kurcewicz Maciej, z numerem 7 Kuczyński Szymon, kapitanem drużyny z numerem 8 jest Łupiński Emil, z numerem 11 Domański Michał, z numerem 14 Bajko Dawid, z numerem 15 Małaszewski Marcin, z numerem 16 Maciej Krystian i z numerem 17 Radaszkiewicz Jakub. My mamy rzut rożny, bardzo niebezpieczna piłka. Na szczęście nikt nie doszedł z Grabówki do niej. Mamy kolejny rzut z autu. Tym razem po drugiej stronie boiska, ponownie dla KS Grabówki. No tutaj pytanie chyba do pana prezesa. W ile lat Torośnianka chciałaby awansować do trzeciej ligi? On to chciałby... Ile zostało? Ile zostało? No, powiem szczerze, że na początku byśmy chcieli się skupić, aby awansować do klasy okręgowej. Uwaga, teraz niebezpiecznie, ale piłka obok bramki. A co będzie dalej, to jeszcze czas pokaże. Jeszcze mamy w sobie dużo pokory. Wiemy, że nasza gra oraz przygotowanie nie jest jeszcze na takim poziomie, aby myśleć nawet o czwartej lidze, a co mówić o trzeciej. No, czyli na spokojnie, dajmy sobie czas. No, Torośnianka to stosunkowo młody projekt. Klub powstał w 2020 roku. Na razie istnieje 3 lata. No i trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o Puchar Polski, to rzadko się spotyka, żeby na etapie ćwierćfinału z A-klasowa drużyna doszła no, do tegoż. Więc no, to już jest dla nas duży sukces. Niezależnie od tego, jaki dzisiaj będzie wynik. Po prawej stronie dzisiaj bardzo fajnie się pokazuje Czarek Łuczaj. Z numerem 34? Tak, tak. W tym sezonie został wypożyczony do nas z klubu Iskry Narew. Dobre przejście KS Torośnianki do ataku. Teraz Marcin Czeczkowski. Niebezpieczny ślizgak. Mamy tak faul. Mamy faul, ale sędzia nie sięga po kartonik. No, sędziowie też dzisiaj pod presją, bo delegacja silna z Polskiego Związku Piłki Nożnej obserwuje tutaj pracę sędziów. No, nie można się mylić. Jeżeli chce się sędziować mecze na coraz wyższym pułapie, to trzeba być jak najbardziej bezbłędny, jak Szymon Marciniak. No i czekamy na dobre wykonanie rzutu wolnego. Wiemy, że Torośnianka jest mocna w stałych fragmentach. Tak jest, już mamy podniesioną rękę. Do piłki podchodzi Maciek Kondracki. Jaki jest rekord oglądających na streamie? Wydaje nam się, że przekroczyło to kiedyś 190 osób przy okazji meczu z ŁKS-em Łomża 2 na wyjeździe. To był chyba najlepszy. Czekamy. Tam nas oglądała również Polonia ze Stanów Zjednoczonych, także... No, jeżeli jeszcze 60 parę osób dobije dzisiaj, a wszystko na to wskazuje, bo już mamy 127, jest duża szansa, to może dzisiejszy stream będzie rekordowy. Tak, jesteśmy też przekonani, że ogląda nas nasz kochany Szejk. Pozdrawiamy go. Tak, pozdrawiamy Szejka. Pozdrawiamy Łukasza Rybaczka, który na pewno też leżąc w łóżku i chorując rzuca okiem na to, co dzieje. I oglądamy. Uwaga, deszetowanie. I piłkarze z Grabówki wybijają w aut. Niestety Torośnianka nie dochodzi do strzału. Korzystając z chwili,
Chciałbym podziękować w imieniu swoim, zarządu klubu sportowego Turośnianka oraz rodziców Łukasza Kądziora za zrzutkę, która się właśnie dzisiaj zakończyła. Chciałbym poinformować, że nazbieraliśmy ponad 10 tysięcy złotych, wielkie ukłony, niespełna dwa dni. Łukasz dzięki temu jedzie we wrześniu na turnus rehabilitacyjny. No to jest wspaniała sprawa. Turośnianka ma 3 lata, już 3 razy udało się stworzyć zbiórkę charytatywną. 3 razy wydarzyło się to z wielką pompą i z dużym sukcesem. Mamy nadzieję, że to będzie cykliczne i raz do roku będziemy byli w stanie komuś pomóc, kto naprawdę tej pomocy potrzebuje. Maliszewski wybija w aut. Kolejny rzut z autu. No dosyć nerwowe te pierwsze 9 minut. Co pytania, panie prezesie i panie komentatorze, co myślicie o grze Michała Dziemianko? No, Michał jest jeszcze bardzo perspektywiczny, na pewno. Przyjdzie jego czas, aby tylko trenował sumiennie, tak jak dotychczas. Tak jest. Jak będzie się zjawiał na treningach, to na pewno ta forma jego będzie rosła, takie samo jak i umiejętności, bo to jeszcze ten wiek, że umiejętności jak najbardziej jest w stanie poprawić. To nie jest 30-latek, tylko Dziemianko ma lat. 19 chyba już. Teraz. Ten czas szybko leci. Leci. Pozdrawiamy w międzyczasie tatę pana Marka Dziemianko, który jest również socjosem KS Turośnianki. Dziękujemy za wsparcie od samego początku. Tutaj Greg Defrel chciałby pochwalić Turośniankę za działania w social mediach. Dziękujemy serdecznie. Bardzo nam miło, że ktoś docenia nasze działania. No i mam nadzieję, że takich drużyn jak nasza będzie coraz więcej, bo niestety coraz więcej jest informacji, że jednak te małe kluby, te A-klasowe kluby, B-klasowe kluby w całej Polsce się zamykają. No i ten amatorski futbol kuleje, a wiadomo, że każdy z diamentów musi wpierw zostać oszlifowany na tym najniższym poziomie rozgrywek, żeby mieć szansę potem grać gdzieś wyżej. Także im więcej tych klubów się zamyka, tym mniejsza szansa na nowego Lewandowskiego, na nowego Linettego, na nowego Zalewskiego i tak dalej, i tak dalej. Bartek, przypomnij mi, kto gra z numerem 7 w KS Grabówce, bo niestety nie pamiętam. Już, momencik. Bardzo fajnie się wyróżnia dzisiaj na tym początku gry. Kuczyński Szymon, rocznik 2002, młodzieżowiec. I piłka przegrana z jednej strony na drugą, na Grabówka. Maciek próbuje tutaj poblokować. Tak pozycyjny i wrzutka. Bardzo dobra piłka teraz numeru 11 i ratuje sytuację Damian Repnik. Tak jest, kapitan teraz na miejscu, ślizgiem blokuje ten strzał. No i to była najgroźniejsza sytuacja jak do tej pory. W 11 minucie największe zagrożenie pod bramką Turośnianki. Tak, zdecydowanie piękna piłka z prawej strony gry. Dobre przyjęcie, no i na szczęście Damian blokuje ten strzał. Z numerem 11 dośrodkowywał będzie z rzutu rożnego Domański Michał. Piłka odchodząca. Jednak nie. Dobrze, Łukasz Bagrowski akurat wygrywa tą głowę. Sytuację wyjaśnia Damian Repnik. Ale tylko na chwilę, bo piłka nie opuści blasu gry. Tutaj walka na skrzydle. Wybicie w aut. Nadal mamy. I mamy faul. Zderzenie. To dosyć groźny faul. KS Turośnianki. Dosyć bliska odległość. Faulowany był Urcewicz Maciej, tutaj w tej akcji. Wszystko wygląda na to, że no, każde starcie tutaj trzeba będzie uważać, bo sędzia nie waha się gwizdać nawet drobnych takich sterzeń, jakichś tam przewinień. Także no, trzeba czyściej grać, mniej w zwarciu. Oczywiście. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do piłki podeszło dwóch zawodników. Maciej Krystian z numerem 16 i z numerem 11 Domański Michał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy będzie strzał. Domański, strzał. Uderzenie. Dobra siła, jednak... Nawet nie w boczną siatkę, daleko. Około 2 metrów od lewego słupka. Szanowni Państwo, zachęcamy jeszcze do subskrypcji naszego kanału, bo widzę, że już jest nas ponad 130 osób. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, bardzo prosimy o subskrypcję, kliknięcie dzwoneczka. Na pewno to nam pozwoli jeszcze bardziej rozwijać kanał, jak i klub sportowy Turośnianka. To są takie małe gesty, które dla nas dużo znaczą. Tak. Lajkowanie rąk nie bludzi, jak to mówią. Dla was kliknięcie niewiele zajmuje czasu i energii, a dla nas może być naprawdę owocne. Teraz faulowany Czaszkowski. Chyba Turośnianka dochodzi do wniosku, że trzeba właśnie w ten sposób próbować z tym sędzią grać, czyli w bliskim kontakcie na faul.
Ponownie do piłki podchodzi Maciek Kondracki. Praktycznie z tego samego miejsca, co około 5-7 minut wcześniej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może też środkowanie będzie troszeczkę lepsze niż ostatnio, albo najlepiej na niej nabiegną zawodnicy KST. Uwaga. Maciek Kondracki. Piłka bita w bramkarza. Światło bramki, ale bramkarz bardzo ładnie łapie piłkę w koszyczek. To będzie pierwszy strzał i zaliczyłbym go do strzałów celnych. Okej, teraz piłka ponownie na lewej stronie boiska. KS Grabówka spokojnie rozgrywa. Widać, że przez te 15 minut to na pewno Grabówka prowadzi grę. Turośnianka bardziej z tyłu, przyczajona. No nie ukrywam, że tego się spodziewaliśmy, że jednak czwartoligowy solidny zespół, wzmocniony właśnie zawodnikami z Supraślanki, będzie tutaj może nie dominował. Ładne, ale teraz przejście Dawida Korotkiewicza i brzydki faul. Sędzia nie decyduje się na pokazanie faulu, tak. Czy na pokazanie kartki, bo to była rozwijająca się dobrze akcja. Tak, tak, zdecydowanie. No na razie sędzia odpuścił. Maliszewski ustawił tą piłkę. Czy będzie krótko? Pytanie, tak, czy gra Peszko? Jeszcze nie, przynajmniej nie u nas. Być może jest na trybunach, ale też sobie nie dam ręki uciąć. Teraz ładna piłka Dawida Korotkiewicza. Do piłki dochodzi Marcin Czaczkowski, jednak niecelnie. Nie decydował się na strzał, chciał tam jeszcze zagrać, uwaga. Bagrowski Łukasz, pięknie to zrobił, jednak zatrzymał się na drugim zawodniku. Przyjmuje Grabówka w środku pola. Szybkie przyjęcie wyjaśnia Damian Repnik. Do Maćka. Wyprzedzony Maciek. Teraz troszeczkę się gra ożywiła. Dawid Korotkiewicz do lewej strony, to jest chyba Kuba Konon z tego, co dobrze widzę. Wrzutka Kuby Konona, dobra piłka jednak. Obrońcy Grabówki umiejętnie go przyjmują. Teraz z drugą stronę lecimy. Ta piłka również, tak zwana laga. Lata dzisiaj nam ta piłka po boisku. Ładne przejęcie. Ponownie widzimy, sędzia puszcza grę, chociaż powinien teraz do tego ale wrócić. Ale teraz właśnie wrócił. Jak najbardziej. To już jest trzeci lub drugi faul. Nie dam sobie ręki również uciąć. Znaczy tak, dwa razy mieliśmy tam wolny, także dwa razy tam. Tam przy rozwijającej się akcji to trzy i to będzie czwarty faul w środku, w środkowej strefie boiska na zawodnikach Turośnianki, którzy próbowali tutaj przyspieszyć delikatnie akcji. Raz. No i to potrzebna jest delikatna pomoc ze strony pani, która zajmuje się dzisiaj wsparciem medycznym po stronie Rośnianki. Szybki zmrażacz. No i będziemy mieli kolejną sytuację ze stałego fragmentu gry, w której Rośnianka będzie mogła zagrozić bramce gości. Maciek Kondracki. Troszeczkę teraz inny kąt, ze środka bardziej. Maciek Kondracki uderza, decyduje się na strzał i piłka mija z bardzo bliskiej odległości prawego słupka bramki. No to było ciekawe uderzenie. Teraz już nie było żadnego dośrodkowania, nie było półśrodków. Maciek zdecydował się, że sam spróbuje tą akcję zakończyć. Przepraszam, musiałem na chwilę wyskoczyć, ponieważ Dawid był tutaj troszeczkę faulowany, musiałem pomóc tej obsłudze. I Grabówka od swojej strefy obronnej. Spokojnie. Małoszewski na prawą stronę. Tutaj próba krótkiej gry, ale szybko to wyjaśniamy. Będzie rzut z autu. Wyjaśnienie przez Mateusza Maliszewskiego. Do piłki dochodzi bardzo ładnie Maciek Kondracki. Teraz Dawid Korotkiewicz czeka. Ładna piłeczka. Do piłki jednak nie dochodzi Maciek. No nie przyjął tego dobrze. Nie zabrał się z tą piłką. Mówiąc po piłkarsku, do przodu i nic z tego nie wyszło. Ale znowu, Turośnianka. I rzut z autu na wysokości strefy środkowej boiska. Ostatnie 5 minut trochę żywsze po obu stronach. Ożywiają się nam kibice. Tutaj są do pana trenera pytania. Mam 17 lat, grałem w piłkę 11 lat w Zalęcie. Czy można zapisać się do Turośnianki? Ja myślę, że zapraszamy bardzo serdecznie. O, teraz była... Oj, ewidentna ręka. Nie wiem, dlaczego sędzia tego nie widział. Nie widział, chyba widział to cały stadion. No, bardzo niezrozumiała sytuacja. Bartek, jakbyś mógł puścić powtórkę. Tutaj pani sędzina troszeczkę zaspała, bo też nie pokazała nic. Nie no, to zagranie ręką, to ewidentne. Akurat jeszcze na samej końcówce byłem w stanie to pokazać. Jeszcze raz może państwu pokażę. Piłka... Momencik. No niestety. Wybicie teraz Norberta Jędruczka.
ale wybicie od bramkarza do bramkarza. No szkoda, szkoda, ale czy ten zawodnik znajdował się w polu karnym? Tak, wydaje mi się, że tak. No będziemy w stanie to potem w skrócie meczu pokazać. No to był jego błąd, piłka odbiła się mu przed nogami, piłka skiksowała, ale on jednak tą rękę ręką zatrzymał. Jeżeli nie zatrzymałby ręką, to piłka miałaby szansę wyjść na rzut rożny, co byłoby z przewagą dla drużyny Sturośni. Niezrozumiała dla nas decyzja sędziego. No cóż. Zdarza się, życie. Zdarza się, gramy dalej. Karny jest wtedy, kiedy sędzia gwizdnie, tak zawsze mówił Arek Szczęsny. Nasz kolega z zarządu oraz z boiska, pozdrawiamy serdecznie Arka Szczęsnego. Przy okazji kierownik drużyny Jagiellonii Białystok, tak pozdrawiamy, Aro. Wracając do Szymona Danilczuka. Szymonie, zapraszamy cię na trening, jak najbardziej przyjdź, pokaż co potrafisz, a trener zdecyduje, czy będziesz z nami grał. Jeżeli jesteś tak dobry, jak na to wskazuje... Teraz po lewej stronie ładna wrzutka. I czyszczenie. Czyszczenie Kuby Czeczkowskiego. Bardzo ładna wrzutka z lewej strony KS Grabówki, numer 16. I mamy kolejny rzut rożny dla Grabówki. Trzeci, czwarty. Jeszcze raz pokażę tą sytuację. No i tutaj przed polem karnym. Przed polem karnym było dotknięcie piłki ręką, tak z metr. Także byłaby to nie sytuacja na karny, ale sytuacja na bardzo groźny rzut wolny. Tak, to jest taka odległość, że jednak dałoby się coś tego po piłkarsku powiem ukłuć. Tak jest. Panie Przemysławie, za chwilę się zorientujemy, kto sędziuje. Jak tylko dostaniemy jakiś protokół, bo jeszcze go nie wstrzymaliśmy. W przerwie nadrobimy te zaległości i na pewno trójka sędziowska również zostanie podana w tym meczu. Mamy już 20 minut za nami. Ja myślę, że sędziowie też odczuwają presję, no bo mecz jednak już taki na wysokim poziomie, transmitowany. Już 162 osoby razem z nami. Myślę, że podobna ilość osób znajduje się na trybunach. No, można może powiedzieć, że troszkę więcej, bo tam jeszcze po tej lewej stronie tak, troszeczkę. Tak, tak. Ale wracamy na boisko. Rzut rożny, KS Grabówka. Ponownie fajna piłka. Jednak nie dochodzi do żadnego zawodnika z Grabówki. Wybija KS Turośnianka. Domański. Ponownie Domański, bardzo ładnie dzisiaj próbuje tam po prawej stronie szarżować. Szybki rzut z autu, lewą nogą dośrodkowanie przed pole karne. Strzał, zablokowany na szczęście. I tym razem będzie rzut z autu dla KS Turośnianki. No i po tych 21 minutach gry ja jestem w stanie stwierdzić, że ta Turośnianka dzisiaj... Troszeczkę może nie jest aż tak dobrze usposobiona, ale nie jest ciągle zagrożeniem dla Grabówki. Jakby grała w czwartej lidze, no, w środku tabeli, no to byłby taki mecz czwartoligowy. No. No, może nie spadkowicza? Obiektywnie rzecz ujmując, to grę prowadzi jednak KS Grabówka. Tak jak mówiłem wcześniej, po 20 minutach też można powiedzieć, że KS Turośnianka bardziej przyczajona, ale... Tak mocno nie odbiega, nie można tego powiedzieć. Wyrzut z autu Łukasza Bogobrogowskiego, przejmuje piłkę Marcin Czeczkowski. Czy będzie przerzut na drugą stronę? Tak, podanie po ziemi do Kuby Konona. Kuba, czy wejdzie w dribbling? Czeka dwóch zawodników, podaje do Marcina Czeczkowskiego. Marcin Czeczkowski utrzymany, jednak nie dochodzi do tej piłki. Wychodzi bramkarz z Grabówki. Tutaj Grabówka skupiona na tym, żeby te akcje, nawet faulem Turośnianki, kończyć w okolicach 25-30 metra i nie dawać sytuacji dla jakże groźnego króla strzelców, przynajmniej Turośnianki, Maćka Kondrackiego. No i lidera naszej grupy w A-klasie, to też trzeba sobie dać takiego zdecydowanego. Tak. Kucharze też Maciek troszeczkę tych bramek nastrzelał. Teraz piłka do nikogo, za bramkę, rozpotnie Nora. Że Grabówka, pomimo tego, że jest to złożona drużyna bardzo szybko przed tą rundą, to gra bardzo mądrze, bardzo fajnie. Szymonie, no wracając do pytania, to zapraszamy na trening. Pokaż, co potrafisz na treningu i to trener decyduje o tej ewentualnych zmianach personalnych. Dalekie wybicie Norberta Jędruczka. Piłkę przyjmuje Szymek Brzostek, Mateusz Maliszewski. Odprowadza, piłeczka po ziemi, przyjmuje Grabówka, niedokładnie. Tym razem przyjmuje Kuba Konon, troszeczkę takiej, znowu dochodzi piłki. Dawid Korotkiewicz do boku, do czwarku. Czarek przedziera się. Teraz bardzo fajnie. No, dlaczego? Maciek, ciężkiej sytuacji, ale piłka nie ląduje w świetle bramki. Spokojnie, bramkarz. Odnoszę wrażenie, że gdyby Czarek troszeczkę
zachował się bardziej po cwaniacku, mówiąc po piłkarsku, upadł, to wtedy być może sędzia podyktował, nie wiem, czy to było akurat w polu karnym, czy nie, ale na pewno rzut wolny. No taka stykowa sytuacja, jednak zdecydował się pociągnąć akcję dalej. No fajnie, że bierze tę grę na siebie, że nie boi się, że nie ma takiego, takiej presji na plecach. Młody, perspektywiczny zawodnik. Tak, myślę, tym bardziej, że nie ma doświadczenia takiego jak koledzy z drużyny, nawet z drużyny Turośnianki, nie mówiąc tutaj już Garbówce. Chłopak młody. Dobra piłka na prawą stronę, czy dojdzie Mateusz? Jednak... Została w placu gry, tak. Tutaj walka będzie do samego końca w tym narożniku i kończy się to autem dla Grabówki. No i tutaj widać, wychodzi to doświadczenie, tak. Tu wychodzą takie doświadczenie, którego Turośniance zabrakło, żeby tą piłkę doprowadzić do linii końcowej boiska i żebyśmy mogli zacząć sobie spokojnie od rzutu bramkarskiego, od wybicia od bramkarza. Jak to mówi Tomek Haj, to są te detale. Nie wiemy, czy Tomek jest z nami na stadionie. Jeżeli jest, to Tomek, zapraszamy na komentatorkę. Parę słów. Tak, zapraszamy serdecznie. Mamy papier. No i nie smaszy. Wracamy do gry. Po kolejny rzut rożny dla KS Grabówki. Piłka zostaje wybita przez Szymka Brzostka, jednak nie na długo. Tak, troszeczkę rwana ta kontra. Grabówka chyba szybko ją wyjaśni. Tak się właśnie dzieje. Tutaj lekkie roszady na placu gry od strony trenera z Grabówki. A, tam jakieś delikatne zmiany taktyczne. Pewnie obracają się między sobą boczny obrońca z boczym pomocnikiem. No teraz, zdany faul na konto Maćka Kondrackiego, który tutaj próbuje tą piłkę zabrać w każdej możliwej sytuacji, tylko ona jest w okolicy jego nogi, to próbuje szarpnąć, próbuje tego rywala wytrącić z gry, no i sędzia teraz uznał, że to było nieprzepisowane. No akurat tutaj ewidentny faul, bez dwóch zdań, chociaż kibice uważają inaczej, ale to zazwyczaj jest tak, że kibice gospodarzy... Wiedzą lepiej. Tak, wiedzą lepiej. No i Nara teraz spokojnie do Maliszewskiego. Waldek, tak można, proszę odezwij się na nasz fanpage, załatwimy sprawę, falik jest dostępny. Piłkę przyjmuje Grabówka, do środka, fajna rozdrobka, troszeczkę, nie było żadnego faulu, bardziej potknięcie, ale radzi sobie Szymek Brzostek, bardzo ładnie, podanie do Maćka Kondrackiego, Maciek zgrywa, jednak niedokładnie, piłka na prawą stronę, przejmuje to Kuba Czaczkowski i wyprowadza grę, proszę bardzo. Ciągle jest w dribblingu. Oj, teraz nie było faulu. Tak z naszej perspektywy to chyba faktycznie nie było faulu. Była piłka. Tutaj już mamy dyskusję w środku z panem sędzią. Czekamy, czy Kuba się podniesie, ale wydaje mi się, że tak. O ty, fajne zachowanie, fair play. Pyrka Michał pomógł wstać naszemu zawodnikowi. Troszeczkę ludzi naszło. Myślę, że około 200 osób jest obecnych na stadionie tutaj w koło. Pomimo tego, że gramy mecz we wtorek. No i na streamie utrzymuje się ta liczba 160 osób. Mam nadzieję, że jeszcze wzrośnie, że pobijemy dzisiaj ten rekord. Tak jest, wysyłajcie streama swoim znajomym, każdemu zainteresowanemu piłką nożną na każdym poziomie, bo no, dla nas to będzie promocja, a i szansa dla wypromowania dla tych zawodników. Tak samo z Grabówki, jak i z Turośni. Może jakiś scout, którymś z zawodników zobaczy przyszłą gwiazdę naszej reprezentacji. Prawa strona KS Grabówka. Teraz gra po obwodzie. Wprowadza grę, ale nie, jednak wracamy. Lecimy z koronką ponownie. Mocno cofnięta teraz Turośnianka. W kole środkowym tylko Kondracki. Do środka, fajna piłka. Czy się obróci? Oj, tak, udało się. Oj, brzydki faul. Teraz uderzony. Twarz. Bardzo brzydki faul. Repnik uderzony tutaj chyba łokciem, jak mi się wydawało. Oj, sędzia wraca do tego. Woła na pomoc. Nie wiem, czy pojawiła się... No i zobaczmy na powtórce, jak to wyglądało. Czy tutaj to faktycznie doszło do uderzenia. O,
Oj, ciężko stwierdzić. No może niechcący, tak. Bo takie sytuacje też się na boisku zdarzają. Państwo widzą troszkę lepiej, bo my powtórkę oglądamy w troszkę mniejszym ekranie, mniejszym obrazie. Ale mam nadzieję, że się podniesie Damian, nasz kapitan. No, trochę niezrozumiałe reakcja, brak reakcji praktycznie sędziego po raz drugi. Zawodnicy, korzystając z sytuacji, uzupełniają płynę. Pogoda jest dzisiaj prześliczna. I którzy jeszcze mogą do nas dotrzeć, serdecznie zapraszamy na stadion w Turośni Kościelnej. Teraz dłuższa troszeczkę przerwa. Kibice troszeczkę zamilkli. Nabierają chyba jeszcze sił. Muszą się odpowiednio przygotować do biegu. No i co? No i będzie niebezpieczna sytuacja. O, jeszcze mamy faul. Na drugą stronę, tak, tak. Sędzia stwierdził, że... Tak. Chyba puścił grę i potem był chyba ten drugi faul. Nie uznał tego uderzenia za celowe. Stawiamy mur. I może być bardzo groźnie. O, sytuacja bardzo dobra. Jak od tego strzał? Numer 11. KS Grabówka strzela. Uderzenie! I jest bramka. Jest bramka. Bramkę. Bardzo troszeczkę niesmaczne jest to, że po takiej sytuacji, gdzie nasz zawodnik otrzymuje cios łokciem w twarz, pada bramka dla KS Grabówki. No niestety. Taki mamy klimat. Taki niestety jest klimat tych rozgrywek. O, teraz widzimy Damiana Repnika z rozciętą wargą. Tak, czyli został uderzony, wraca na plac gry. No i mamy pierwsze kontrowersje, no cóż, ciężko coś skomentować, nie widzimy ręki, nie widzimy uderzeń w twarz łokciem, widzimy troszeczkę sędziowanie, może jednostronne. No na początku tak nie chcieliśmy do tego podejść, jednak to już jest chyba trzecia sytuacja, taka dosyć kontrowersyjna, no i padł gol po ewidentnym błędzie sędziego. Bardzo dziwne, że nawet podchodząc do zawodnika, do Damiana Repnika, widząc krew, tak, krew, przecież on sam tego sobie nie rozciął. Sędzia stwierdził, że nic się nie wydarzyło. Tak? Nic się nie stało. No nic, gramy dalej. Gramy dalej. Mamy nadzieję, że Turusianka odpowie szybko w piłkarski sposób na te przeciwności losu, które ją spotykają od samego początku tego meczu. Najfajniej byłoby właśnie wyjaśnić to i pokazać, że na boisku bylibyśmy w stanie zrobić coś więcej. No niestety. Wyrzut z autu Łukasza Bagrowskiego. Na Czarka. Tyle przygrywa tą głowę. Wybicie. Wyjaśnia Mateusz Maliszewski. Odbija się piłka od głowy dla Marcina Czaczkowskiego. Ale... Uwaga, teraz mamy kontrę. Mateusz ładnie go wypycha do boku. Pomary coraz bardziej nas tną. Akurat jesteśmy w cieniu, ale piłkę przejmuje Kuba Konon, jednak odgrywa niecelnie. Piłkę przejmuje Grabówka. Dobra piłka znowu do prawej strony. Dośrodkowanie zablokowane. Wybicie piłki przez Mateusza Maliszewskiego. Do piłki nie dochodzi Maciek Kondracki. No troszeczkę tutaj Turośnianka powinna zaatakować większą ilością graczy, chociaż może taki jest plan, żeby jeszcze troszeczkę wytrzymać, nie iść na całość, bo to też w sumie nie sztuka. Dostać drugą bramkę i było już wtedy bardzo ciężko. Tutaj kapitan drużyny z rozciętą warką, Damian Repnik. Widać, że troszeczkę podgotowany tą całą sytuacją, tego, że sędzia nie zauważył wpierw uderzenia łokciem w jego twarz, a potem z tej właśnie sytuacji padła bramka dla gości. Dobrze, że ten mecz transmitujemy, dobrze, że go nagrywamy. Sami państwo możecie potem stwierdzić, na ile ten poziom gry, jak i ten poziom sędziowania jest u nas rozwinięty. Bartek, czy pamiętasz, kto był strzelcem bramki? Nie pamiętam. Przepraszamy państwa, ale po prostu nie wiemy, kto tam doszedł do piłki do końca, bo tam odbiła się piłka i ktoś dobijał ją. Musimy to jeszcze raz przejrzeć. Wydaje mi się, że zawodnik z numerem 6.
Teraz mamy chwilkę przerwy w grze, więc ja spróbuję odpalić powtóreczkę i będzie można to lepiej zauważyć. Teraz Państwo będą widzieć to po prostu lepiej, bo my, tak jak mówiliśmy, widzimy to na małym ekranie. Uderzenie do Mańskiego, tej piłka... Numer 6. Numer 6, już Państwu mówię, kto gra z numerem 6. Z numerem 6 bramkę numer 1 strzewił Kurcewicz Maciej. Tutaj mam teraz lekki uraz zawodnika z Grabówki. Oj, może nie taki lekki, bo jednak widać, że doskwiera. Tak, chodzi za boisko. Nie wiadomo, czy będziemy kontynuować grę, ale wydaje mi się, że tak. Rzut wolny. KS Grabówka po obwodzie. Daleka piłka na drugą stronę. Piłka do nikogo. Od bramki popularny Nora. Komentator nie powinien pieniędzy dostać za dziś. Nie dostanę całego 0 zł. No, jeszcze będziesz musiał dopłacić. Na szczęście komentatorzy za dzisiejszy mecz nie dostaną ani grosza, tak jak za każdy inny. No i będzie szarpana gra. No, od tej decyzji sędziego... 7 czy 6 minut temu. Będziemy teraz oglądali no, grę szarpaną, grę faulem, grę napiętą. Niekoniecznie to, co chcielibyśmy w futbolu widzieć, tak? Niekoniecznie to, żebyśmy chcieli oglądać składne akcje, tylko będzie szarpanina i na koniec będzie jakiś wynik, czy zgodny z tym, jak grają oba zespoły. Sami Państwo możecie zdecydować. Tak jest, Czarek dochodzi do po prawej stronie. Do Maćka Kondrackiego. Odgranie. Tylko do Czarka. Czarek, czy uderzy? Zablokowany. Kuba Konon. Piękny strzał, bardzo ładny strzał. Duże zagrożenie teraz po tym strzale. Bardzo fajną akcję po prawej stronie ponownie Czarek. Ja tutaj powtóreczkę Państwu włączam tej akcji. Jakiś lekki uraz. Tam jest strasznie jasno. Tak, tutaj bardzo ładnie Czarek. Strzał zablokowany, Kuba Konon po okienku. Bramkarz wybija na rzut rożny. Podchodzi Maciek Kondracki, piłka dochodząca. Jednak wybijają zawodnicy KS Grabówki, do piłki dochodzi ponownie Czarek. I rzut z autu dla KS Turośnianki. A my mamy już 36. minutę gry, jeżeli dobrze widzę. I w drugą stronę rzut z autu. Trzeba o niej nie ma sprawy, ja się nie obrażam. Padaj na trening. Postacie byście wymiatali, tam potrzebują komentatorów. Ale i może by zapłacili. My coś. Jesteśmy za drodzy. Tak. Żebyście Państwo jeszcze widzieli nasze studio komentatorskie, to już jest pełna profeska. Myślę, że już niedługo, za 2 tygodnie zaprosimy. Może znane persony ze strony Podlaskiego Związku Piłki Nożnej też się skuszą, żeby do nas zawitać i powiedzieć parę słów o tym, jak ta piłka na Podlasiu wygląda i dlaczego mogłaby wyglądać lepiej lub gorzej z ich perspektywy. Tutaj Bartek skromnie nie powiedział chyba o co chodzi, ponieważ szykujemy dla Państwa własne studio nagraniowe. W sumie nie tylko będziemy rozmawiać o piłce nożnej, ale o różnych tematach, ale między innymi pogadamy tam o Turośniance. Teraz ładne przejście Grabówki, numer 16, na raz, do boku. Teraz Turośnianka wychodzi troszeczkę wyżej, jednak Grabówka spokojnie wychodzi z grą póki co, jednak opóźnia tą grę, Turośnianka wraca. Bo tej sztab szkoleniowy pod wodzą Łukasza Nieściora zdecydował, że trzeba mocniej nacisnąć na rywala i zobaczyć, co się po tym nacisku Szymon stanie. Wrzątek do Czarka. Czarek ponownie, co zrobią dwóch piłkarzy i wywalczył rzut z autu. Ale wywalczył rzut z autu i powiem Ci, że to naciśnięcie powoduje większą się sytuacji. Zobaczymy, czy to otwarcie Turośnianki nie spowoduje jakiejś kontry, która mogłaby tutaj bardzo mocno namieszać po stronie gospodarza. No ale teraz mamy pierwszy wrzut z autu na wysokości pola karnego dla drużyny z Turośni, a mamy 37 minutę gry, więc no cóż, może jakiś gol do szatni na wyrównanie. Rzut z autu, do piłki dochodzi Marcin Czaczkowski, jednak źle przyjmuje piłkę i ponownie mamy rzut z autu. Piłkę poda dla Łukasza Bogrowskiego we własnej osobie prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, pan Sławomir Kopczewski. Teraz na pewno się uda. No to jest teraz szczęśliwa piłka. Uwaga, obserwujemy. Bogrowski. Wbicie.
Jednak nic z tego, chociaż akcja jeszcze nie jest zakończona. Ponownie Łukasz Bagrowski odwraca się. Fajna piłka dla Maliszewskiego. Czy Maliszewski zmieści się z tym w polu? Tak. Udało mu się wywalczyć rzut rożny. Wydaje mi się, że to jest pierwszy rzut rożny. Nie, już mieliśmy przed chwileczką rożnym. Nie wiem, czy nawet trzeci. Bartek i no to powiem... Wiesz, jak ja liczę, z matematyki byłem słaby. Tak. Ale co by nie mówić, tu Rośnianka bardziej nacisnęła. Uwaga, dośrodkowanie teraz. Bardzo dobry rzut rożny. Strzał. Uderzenie zablokowane. I zobaczymy, czy teraz Grabówka wyjdzie z kontrą. Bardzo szybko teraz po lewej stronie zawodnik numerem 17 podanie, ale udaje się tą piłkę wyłuskać z powrotem dla Bagrowskiego. Bagrowski jest w napadzie, Bagrowski jest w obronie, Bagrowski jest wszędzie. No trzeba tutaj też pochwalić Maćka Kondrackiego, który przebiegł 3/4 boiska wykonując rzut rożny, aby tutaj pobronić troszeczkę. Teraz bardzo ładna akcja bardzo Grabówki. Ładnie Grabówka. Rozklepali, ale zabrakło tego ostatniego podania i piłka ląduje w rękach Nory. Dobrze, wybicie kolejne. Norberta, daleka piłka. Oj, teraz ponownie tak bez piłeczki, lekko odepchnięty Marcin Czaczkowski. Jednak sędzia nie decyduje się na odgwizdanie faulu. Przemek Brzostek, środek. Piłka dochodzi, nie dochodzi. No i teraz, mam rzut wolny. Ja nie wiem już, to jest która sytuacja tym razem. Tym razem w końcu sędzia sięga po kartonik, kopnięty. Napastnik drużyny Storośni. Faulował chyba kapitan KS Grabówki. No tutaj faul ewidentny. Przynajmniej tak mi się wydawało z moich perspektywy. Zobaczmy. Spóźniony był ten zawodnik i po prostu nie trafiając w piłkę kopnął w nogę. Czy na żółtą kartkę to chyba nie, ale jednak ten zawodnik miał wcześniej na swoim koncie kilka fauli. I to jest fajne miejsce do uderzenia. Zobaczymy, czy Maciek właśnie pokusi się o strzał, czy będzie próbował jakiegoś kombinacyjnego rozegrania, a może jednak będzie dośrodkowanie. Staramy się, Michał, komentować obiektywnie. Nie, no jak prezes klubu sportowego, który walczy o półfinał Pucharu Polski i komentator, który jest mocno związany z tym klubem, może komentować obiektywnie. No tak potroszę, ale raczej jest... Pierwsze 20 minut, tak jak mówiłem, było dla KS Grabówki. Maciek Kondracki strzał jednak daleko od lewej, od prawej strony słupka. A, jak komentujemy w stronę Turośni, to przegrywają. Może powinniście komentować w drugą stronę. Kowal tutaj pyta, gdzie jest Rybaczek. Rybaczek niestety przychorował. Jak to Rybaczek? Tak. Dostał choroby morskie, jak to się mówi. L4. Tak. Ryba lubi pływać. Tak jest. No i teraz będziemy mieli wznowienie. Kto ma wiedzieć, ten wie. Ale to nie bramkarz będzie wykonywał to uderzenie z 5 metra. Nie wiadomo. No tak, oj. Nie dograliście. Co to się... Coś tutaj nie wyszło do końca. Na czas. Tak, 30 któraś tam minuta. Nie, no już 41. O, jeszcze spokojnie, pokażę, tak. I jest wybicie, ale taki środek pola tylko. Boisko w Turośni, nie za długie, nie za krótkie, średnie można powiedzieć. No troszeczkę tych renowacji przeszło. Może nie jest jeszcze tak super idealnie, ale poprawę widać, ta murawa na ten moment wygląda bardzo, bardzo fajnie. Może przy okazji ostatniego meczu w A-klasie opowiemy Państwu coś więcej na temat tego, co się będzie działo już niedługo na stadionie w Turośni, a zapowiadają się duże zmiany. Ale to nie na razie rąbka tajemnicy nie będziemy uchylać. Musicie doczekać do ostatniego meczu. Musimy doczekać do ostatniego meczu. Miejmy nadzieję szczęśliwego dla Turośni. No i teraz numerem 20. Pyrka Michał będzie tą piłkę próbował ekspediować. Pole karne, tu rośnie, tak się dzieje. Uwaga, piąskowanie, ale takie bardzo niepewne. Piłkę przyjmuje Maciek. I po raz kolejny, no tak, taktyczny faul. A i teraz słabo Maciek zaczął. Bardzo uwaga, słabo, troszeczkę za szybko. Czy takie błędy się zemszczą? Jest szansa, że nie. Łukasz Bagrowski inteligentnie do boku. Tak jest. I mamy rzut z autu. Na Turosianki. Sędzia chce upomnieć troszeczkę Maćka za sportowe zachowanie. Tak, tutaj krzyki do sędziego niepotrzebnie. No ale Maciek też zirytowany tym, że jest ciągle kopany, faulowany. No tutaj już było paręnaście fauli. No dzisiaj troszeczkę przyjął to na siebie, tym bardziej, że... Powyżej pięciu. Tak, Maciek bardzo fajnie się zastawia, pomimo
pomimo tego, że nie jest za wysoki, to potrafi tą piłkę przyjąć na siebie. I teraz mamy spalone. I do piłki podchodzi Norbert Jędruczek. Wybicie piłki na drugą stronę. Kół wykonana, jednak piłka nie dochodzi. Troszeczkę kopaniny w środku. Grabówka jednak do tyłu, bardziej spokojnie. I znowu drugą stronę. Nora teraz wysoko, daleko od własnej bramki, no i robi dziwne rzeczy. Tak. Repnik. Repnik czyści, ale tylko na chwilę. Nora już na szczęście pomiędzy swoimi słupkami. Teraz mamy na kolejny krzyk. Paul w środkowej strefie. No boiska. Może nie na krzyk, bo chyba tak z mojej perspektywy jeden ten Paul był. Ale powiedziałem, że z krzykiem. A z krzykiem. Był taki film kiedyś, krzyk. Oglądałeś? Tak. Będziemy opowiadać fabułę? Nie. Jeżeli Państwo nie widzieli, to polecamy. To tutaj ktoś napisał, pan Michał K. i takie niecenzuralne słowo je. I tylko tutaj nie zrozumiałem. Tu to slankę? Takie coś. Nie, pan ma problemy z językiem polskim, więc go usuniemy. Ładne przyjęcie Dawida Korotkiewicza do Marcina Czyczkowskiego. Troszeczkę za długo. Ładnie i teraz kolejny faul Marcina. Tak, Czyczkowskiego i tutaj ewidentny faul na zawodniku z numerem 16. No ale tutaj duża presja od strony, ze strony zawodników z grabówki. Maciejuk teraz leży na murawie. Będę sprawdzać, czy wszystko jest okej. Dużo fauli, kończy się nam ta pierwsza połowa powolutku. No jednak ten wynik w mojej ocenie nie do końca sprawiedliwy. Z tego względu, że tutaj była ewidentna ręka po stronie grabówki blisko pola karnego. Nie wiem, czy to było w polu karnym, czy nie, ale bardzo blisko. No a bramka dla grabówki padła po, no można powiedzieć, ewidentnym faulu w drugą stronę. Dziękujemy serdecznie za subskrypcję i przypominamy, skoro jest nas tak dużo już na streamie. I mamy kolejne spalone. Subskrybujcie, klikajcie lajki, jeżeli Wam się podoba to, co robimy. Dzięki temu będziemy w stanie robić jeszcze więcej streamów na różnym poziomie. Na następnym roku mamy nadzieję, że na poziomie okręgowym już Trusianka awansuje, jeżeli uda się zagrać te ostatnie 5 kolejek. Dobrze, uwaga, teraz dobre zagranie. No i dlaczego Czarek troszeczkę nie wierzył w to, że ta piłka spadnie? Bramkarz nie wyszedł i dobra kontra może być z tego dla grabówki. Tak lewa jest strona. Ciągnie tą piłkę Kuczyński. Kuczyński. Na prawą Kuczyński stronę, zrzutka. Bardzo fajna piłka w zagranie i... Nie ma podwyższenia wyniku. Jednak jeszcze zgrabówka, wybicie piłki. Bardzo groźna sytuacja. No i to właśnie pokazuje, że jeżeli Turośnianka próbuje coś spróbować zbudować w bloku ofensywnym, to momentalnie się odkrywa, jest narażona na kontry. No ale to nie od dzisiaj znamy w futbolu, że jeżeli ktoś próbuje zaatakować, to musi odkryć tyły. Rybka jeszcze jasna, jak się da. I mamy kolejny rzut rożny. Ale raz za krótkie, niedolot. I rzut wolny. Rzut wolny. Tylko za bardzo za co? Lecimy dalej. Popularny. Nora wybija piłkę. Tym razem po ziemi, do boku. Kuba Czaczkowski. Kuba Konon przy piłce. Pan Michał się kaja, że kot wszedł na klawiaturę i dlatego takie niecenzuralne. No to trzeba kota... Marcin Czaczkowski, czy uderzy? Tak, oddał strzał. Oj. I teraz mamy faul i to będzie... I nie wiem na co, no jest znowu ten sam zawodnik. To już chyba jest, no tak powiedział... Czwarty, piąty faul, z czego jeden był na razie na kartkę. Tutaj sędzia nie uznaje, że... Może pójdźmy powtórkę, Bartek. Nie wiem, czy zdążymy przy tym wolnym. Nie wiem, czy zdążyłem wcisnąć, nie? Bo to zagadaliśmy się troszkę. Nie, to będzie można potem sobie cofnąć, zerknąć na tą sytuację. No taka stykowa, można powiedzieć. Ma trochę ciemno, bo wyszło słońce. Panuj. Dobra. Do piłki podchodzi Dawid Korotkiewicz i Maciek Kondracki. Dobra odległość. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Maciek, Dawid Korotkiewicz daleko. Ale. Bardzo, za wysoko. Za wysoko, za słabe wysoko uderzenie. I sędzia kończy pierwszą połowę meczu. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. No, jak widzą Państwo, sporo emocji dzisiaj w Turośni.
Biało-niebieskie derby na razie dla gości czwartoligowego KS-u Grabówka, który prowadzi po strzale, w zasadzie po dobitce z rzutu wolnego. Strzelcem bramki był Kurcewicz Maciej. No i mamy nadzieję, że tak dużo emocji jak w pierwszej połowie zobaczymy również w drugiej, ale mamy też nadzieję, że no, nasza trójka sędziowska popisze się troszeczkę lepszymi decyzjami niż to, co oglądaliśmy w pierwszej części. No miejmy nadzieję, że to jeszcze się wyrówna. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. No i co? Krótka przerwa. Tak jest. Parzymy herbatę, robimy kawkę, ewentualnie odpalamy drinki i widzimy się już za 15 minut. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Pozdrawiam.
Halo. No i wróciliśmy po przerwie. Szanowni Państwo, jak Państwo widzicie, na zegarze jest 0-1 dla klubu sportowego z Grabówki w niebieskich derbach ćwierćfinału regionalnego Pucharu Polski. Jak na razie czwarta ligowa drużyna okazuje się lepsza. Było sporo kontrowersji w pierwszej połowie, sporo rzeczy, do których moglibyśmy się również przyczepić, jeżeli chodzi o sędziowanie, ale już nie poruszajmy tego tematu. Zobaczmy, może druga połowa będzie nowym otwarciem, tak samo ze strony Turośni, jak i ze strony sztabu sędziowskiego. Czekamy na lepszą drugą połowę. W sumie na grę obu drużyn, bo ta pierwsza połowa troszeczkę była taka niebrawa. Dobrze, teraz zaczynam drugą połowę. Troszeczkę się ścimy, słoneczko trochę zachodzi. Zaczynamy. KS Turośnianka. Rostak. Lepcik. Na prawą stronę. Rostek. Wybicie. Norberta Jędruczka, jednak niedokładne. I... No. Ojojoj, tutaj się trochę zabył Damian Repnik. Czy uratuje tu piłkę? Zabełkotał się. I będziemy mieli niebezpiecznego punktu. Sędzia wrócił do faulu. Przy piłce Turośnianka. Dawaczka ST Wasilków kibicuje. Pozdrawiamy Wasilków bardzo serdecznie. Komentarz nie działa. Działa. Halo. Powinno wszystko być. Wysoka piłka, walczy o nią Maciek Kondracki, przyjmuje piłkę Dawid Korotkiewicz. Piłka do Marcina Czeczkowskiego, ponownie Dawid, jednak niedokładnie. Piłka na prawą stronę i wyjaśnia sytuację Łukasz Bagrowski. Do prawej strony piłka w aut. Jest tu Rośnianka. Zabłysnęło prowizoryczne światła na stadionie w Turośni, może troszeczkę się jaśniej zrobi dzięki temu. Ale zawsze coś. Nasz operator też tutaj zawsze może to troszeczkę rozjaśnić, ściemnić. Uwaga. Nie będzie uderzenia. Do lewej strony Kuba Konon. Po linii do Kuby Czeczkowskiego. Czeczkowski, dośrodkowanie. Piłka do... Maciek! Piłkę, Maciek! Nie ma bramki. Nie trafia teraz. Światło bramki. Najlepszy strzelec Turośni. Łapie się za głowę. Tutaj jeszcze sędzia chyba wraca do sytuacji. Nie wiemy, czy nie było faulu Maćka na zawodniku KS Grabówki. Bardzo dobra sytuacja, jak nie najlepsza, można powiedzieć, KS Turośnianki w tym meczu. No szkoda, że tutaj Maciek lepiej tego nie strzelił, ale no to jest najlepsza odpowiedź, jaką Turośnianka może na ten wynik spróbować właśnie odpowiedzieć. To jest próbując strzelać, próbując robić więcej ofensywnych sytuacji. Mamy nadzieję, że będziemy więcej takich akcji oglądać. Widzicie Damiana Repnika. Piłka w powietrzu cały czas. Jest do ziemi. Obraca się zawodnik Grabówki. Dobre dogranie do prawej strony. Czy będzie dorzucenie? Tak, jest. I sytuację przejmuje w swoje ręce Mateusz Maliszewski do Kuby Konona. Kuby Konon troszeczkę może być za długo. Tak jest, troszeczkę jest za długo. Piłka, przejęcie, nie było faulu. Teraz jest faul. Po stronie KS Turośnianki. Trochę za mocno. No myślałem, że będzie wyciszenie troszeczkę zawodników w tej drugiej połowie, ale nic z tego nie wyszło. Dalej będzie gra mocna, gra na faule, na to, kto głośniej krzyknie albo mocniej się przewróci. Miejmy nadzieję tylko, że sędzia będzie podejmował słuszne decyzje. Koła środkowego, wznawia Grabówka, do prawej strony. Tak jest. Pole karne, w sytuacji wyjaśnia Marcin Czaczkowski. Moja piłka Grabówka do środka, do boczku, teraz lewa strona. I powrót. Piłka pewnie teraz powędruje na drugą stronę boiska. Nie, jednak zawodnik oddaje strzał. Z łatwością łapie Nora. I wybicie. Dosyć dobre wybicie na Kuby Konona. Czy Kuba Konon do tego dojdzie? Tak, dochodzi.
Ma dwóch zawodników. Tak, oddał strzał, jednak taki troszeczkę niemrawy. Próbował wcisnąć tą piłkę z fałsza. No bardzo mądrze Grabówka tutaj podwoiła krycie i było no dosyć ciężko tutaj zrobić coś z tego więcej. Jest Damian Wasilewski. Odpowiadając na pytanie w komentarzach, tylko rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Piłkę przejmuje Malisz. Jednak na krótko. Piłka do boku, do jedenastki. Jest pole karne. Ale bardzo groźnie jednak Magrowski tą piłkę wybił. Tak, i mamy wybicie, wyjaśnienie. Bardzo groźnie było. Ładne przejście, ale tylko na chwilę. Czarka. Przerzut. Piłka na drugą stronę. Bardzo dobry przerzut. Piłka do środka. I? Czy Lepnik? Wyjaśnimy? Tak. Tak jest. Lepnik nabija tej zawodnika, ale to tylko jeszcze, na chwilę. Jeszcze nie koniec. Jeszcze ta piłka zostaje w placu gry i faulowany. Mamy faul. Zawodnik z drużyny Strośni. Rozpoczniemy ponownie. Rzutem wolnym. Orka. Warto jest też wspomnieć, że jak na razie żadna z drużyn nie pokusiła się o to, żeby dokonać zmiany składu, który gra na murawie, więc wyszli, obie drużyny wyszły w tym samym zestawieniu. Czyli wygląda na to, że sztaby trenerskie zadowolone są z personalnych ustawień, z personalnych wyborów przed meczem, skoro w przerwie nie dokonano żadnych zmian. Teraz mamy rzut rożny dla KS Trośnianki. Do piłki podchodzi Maciek Kondracki. Piłka odchodząca. O, taka przebijanka. Jednak mamy kolejny rzut rożny. Ponownie Maciek Kondracki, ponownie piłka odchodząca. Może teraz to będzie troszeczkę lepiej. Tak, jest lepsza piłka. Jednak wysoko skaczą zawodnicy z Grabówki. Pewnie ją wybijają. Chociaż piłkę teraz powalczy Kuba Czeczkowski. No i jest faul teraz w drugą stronę. Faulował Kuba Czeczkowski. No dużo tych fauli dzisiaj. Rywanie. Tak, no sporo. Rywana gra. Ciężko jest zobaczyć jakąś fajną, składną akcję z którejkolwiek strony. Jedyna bramka, która padła, to padła po dobitce rzutu wolnego w pierwszej części spotkania. Grabówka tam dobijając piłkę, zawodnik z numerem 6, czyli Kurcewicz Maciej, zdołał tą piłkę umieścić. I kolejny faul. Teraz faulowany Kuczyński w środku. Sędzia próbuje uspokajać grę, no ale nie wiem, czy uda mu się uspokoić już te mocne temperamenty, które jeszcze bardziej naostrzyły się podczas pierwszej części spotkania. I daleka piłka ze środka. Piłkę wybija chyba w rzut rożny, nie jednak Kuba Konon dochodzi do piłki. Teraz Dawid Korotkiewicz, daleko na Maćka, ale Maciek jest sam tutaj. Sam na dwóch, teraz na trzech prawie zawodników. Ciężko będzie coś z tego wykreować. Takie wybijanki na jednego zawodnika. Teraz Marcin Czeczkowski troszeczkę źle się obrócił z piłką. Zaczął, no i mamy rzut na kartkę dla Czeczkowskiego. No, głupie zachowanie Marcina Czeczkowskiego. Teraz dwie strony już lecimy. No będzie nerwówka. Brzydki mecz. Teraz mamy pyskóweczkę po obu stronach. No i ożywili się też kibice Strośni, którzy zaczęli skandować, że jednak ten mecz wygrają. Oby zawodnicy na boisku byli tego samego zdania. I na streamie 136 osób, jeszcze nie wszyscy wrócili z herbaty. Nie wiemy, czy wejdzie dzisiaj na boisko. Nie mamy aż takich głębokich informacji trener ze sztabów szkoleniowych. Ale jak tylko będziemy widzieli, że ktoś się do zmiany szykuje, to na pewno Państwa poinformujemy. Wyrzut z autu, Grabówka, przebicie, wybicie, kolejne wybicie. Ping-pong, piłkarski ping-pong. I teraz lecimy w drugą stronę. A
No troszeczkę słychać teraz bardziej doping naszych kibiców z Rośni. Ale widziałem też, że kibice z Grabówki gdzieś tam w narożniku się pojawili. Tak, tak, tak. I to wcale nie tak mało. Nawet kilka razy udało się słyszeć ich doping. Teraz Grabówka, wybicie dosyć niedokładne. Piłkę przyjmuje Maciek Kondracki, jednak troszeczkę tak, niedokładnie i od tyłu troszeczkę. No tak inteligentnie Maciek się zachował. Tak, troszeczkę jak wyczekał. Wicekapitana i najlepszego napastnika przystało i mamy żółtą kartkę dla grającego z numerem, jeżeli się tylko odwróci, to się dowiemy. Z drugiej strony, no, wydaje mi się, że musiał faulować, bo wtedy by miał Maciek czysty strzał, także tutaj zawodnik z Grabówki zdecydował się na ten ruch, bo wie czy nie słusznie. Siódemką chyba zawodnik faulował, także... No i teraz bardzo ciekawa sytuacja, bo... No dosyć blisko. Mamy Szymka Brostka i Maćka Kondrackiego. Zobaczymy, kto uderzy, bo Szymek to bardziej taki strzał, można powiedzieć, techniczny, a Maciek tak bardziej na siłę. Zobaczymy, co z tego będzie. To będzie zapodana bomba. Maciek ma taką budowę Roberto Carlosa. Tak, tylko rozbieg krótszy. Maciek czy Szymek? Maciek. Jest tutaj! Jest! No, proszę państwa! Kajtu Rosjanka doprowadza do remisu! Brawo, brawo! I będziemy mieli od razu odpowiedź sztabu szkoleniowego KS-u Grabówka z numerem 9. Będzie się szykował do zmiany, ale my teraz nie o tym. Teraz ważne jest to, że Turusianka zdołała wyrównać. Powtóreczka. Bardzo fajny strzał. Ale... Ajajaj, panie operatorze. Muszą się... realizatorze. Zawsze możecie się cofnąć i zobaczyć to, jak to Maciek załatwił, jak wykonał ten strzał. No, też emocje mnie tutaj poniosły troszeczkę. Bardzo, bardzo dobry strzał w lewy, dolny róg bramki. Nie wiem do końca, czy ktoś nie zasłonił bramkarzowi tej piłki. No to była dosyć bliska odległość, także tutaj wiadomo, że to jest z tą reakcją dosyć ciężko. I mecz rozpoczynamy od początku, no. Na lewą stronę. Czy teraz troszeczkę uspokoimy grę, czy jednak... Turusianka pójdzie za ciosem. Wybicie Norberta. Jest duża szansa, że Turusianka uwierzy, że można tutaj coś więcej ugrać. Oj, faul, jak najbardziej Dawida Krutkiewicza. I po co on to zrobił, do końca nie wiem, żółta kartka. On chyba też nie do końca wie. No, nieodpowiedzialnie po prostu. Nie dostał żółtej kartki, przepraszam bardzo, za faul, tylko za wybicie piłki. No. I kolejny faul w środku pola. Tak zliczyć tych fauli to by było ich troszkę. O Jezus, dobrze, nie prowadzimy statystyki, bo... I albo rzutu z autu, prawda? Bo to dzisiaj też... Może oglądający nas Radek gdzieś ze Szczecina prowadzi statystykę. Bardzo dobry przerzut na prawą stronę. I ładny, jednak zawodnik poradził sobie, dorzucił jednak niecelnie. Dosyć żwawo. Nie wiem, jaki to numer, zaraz zobaczymy. 9. Tutaj padają pytania, dlaczego tak się bardzo nie cieszyliśmy z bramki Grabówki. No ciężko, żeby prezes klubu sportowego Turośnianka cieszył się z tego, że jego klub przegrywa. No szanowni państwo, no zrozumcie też nas. Ktokolwiek by grał przeciwko Turośniance, zawsze będziemy za Turośnianką. Tak jest. No i teraz Grabówka się ożywiła. Grabówka będzie próbowała tutaj szybko ten wynik zmienić. Mamy przerzut na prawą stronę i świeżo wprowadzony z numerem 9 Kapla Michał. No bardzo fajnie tu Michał sobie radzi po prawej stronie. Przysparza sporo problemów naszym obrońcom. Widać taki chłopak... Typowa dziewiątka. Tak, widać, że chce się chłopakowi grać. I mamy kolejny rzut z autu. Piłka do Nory. Oj, Norka troszeczkę tutaj się bawi. Nora będzie przebił, ale jedno udało się wybić. Do piłki dochodzi. Czarek zgrywa, ale do nikogo. Dobra piłka na lewą stronę. Wybija Łukasz Bogrowski. Oj, dużo tych dalekich piłek dzisiaj. Naprawdę. I ponownie wybicie. Ponownie ten nasz środek troszeczkę dzisiaj. Pusty, tak. Tak. Tutaj do lewej strony do Kuby Konona. Kuby pociągnie tą grę. Nie. Zwalnia, dorzuca i ponownie do nikogo. Malisz? Konon. O, minął się z piłką. Teraz Maciek. Maciek coś tutaj wykombinuje. Powrót do Kuby Toszkowskiego. Teraz inteligentnie do środka do Damiana Repnika. Oko Łukasz Bagrowski.
No i czy Trusianka poczuje grę? Teraz drugą stronę zrzutka, teraz mamy Maćka Kondrackiego. Ale nie opanował tej piłki. Nie opanował piłki i nie było faulu. Na pewno teraz nie było faulu. Wybił tutaj bardzo ładnie. Kuba Czeczkowski bardzo ładnie. Ogólnie Kuba Czeczkowski w tym sezonie wygląda bardzo dobrze. Tym bardziej, że pozycja obrońcy nie jest jego nominalną pozycją. Jednak daje sobie radę. Szymek do Maćka, Maciek się wraca, podaje do Marcina Czeczkowskiego, Marcin Czeczkowski, czy dojdzie do piłki? Chyba nie. Tak, nie doszło. Kapitan Grabówki pewnie wybija piłkę na kolejny rzut z autu. Dobra. Mamy rzut z autu, daleki. Wybicie Grabówki. No i tutaj możemy wspomnieć, że będzie chyba pierwsza zmiana w zespole gospodarzy. Cedrina liniowa dostała już kartkę, ale my nie o tym, bo teraz Grabówka. No i tak jak najbardziej faul taktyczny. No ta dziewiąteczka fajnie tutaj chodzi po prawej stronie, to bez dwóch zdań. Żółta kartka dla Czeczkowskiego. No, widzimy, że tutaj jest już przygotowany żuberek. W klubie sportowym Turośnianka. Tak jest. No wejścia, zobaczymy. Za kogo jeszcze nie za wiemy. Kogo? No teraz taki niebezpieczny faul. Wolny. No zobaczymy. Ośrodkowanie. Jednak strzał. Kąśliwy, ale pewnie łapie. Dobra. Nora, wybijamy piłeczkę, niecelnie, rzut out. No dzisiaj Maciek Kondracki to jest niezmordowany, naprawdę, ile dzisiaj on piłek przyjął, się trochę pobiegał, to... Tak jest z numerem 24 do wejścia, szykuje się żuberek. Sprawdzenie teraz przez sądzinę techniczną. Popularny dzidek. Za kogo? Jeszcze nie wiemy za kogo, już chyba wiemy. Jeszcze nie wiemy. Za Marcina Czeczkowskiego. Dziękujemy Marcinowi Czeczkowskiemu. Za grę. Za oddanie serca na boisku. Nabiegał się. Ogólnie też do bardzo dobry sezon defensywnego pomocnika. To jest zawodnik, który nigdy tej nogi nie cofnie. Jak to któryś ze znanych trenerów mówi, jakby rzuciło się cegłę, to on też by wygłówkował. Który tak powiedział? Strzał. Wiesz co, nie pamiętam, ale... Ale znany. Nie wiem, czy nie Franciszek Smuda. Smuda? O, no to... Nie pamiętam. To chyba chodziło o Arkadiusza Głowackiego. No widzisz. Nie, to ja tak głęboko w futbolu nie siedzę. Ty siedzisz od 3 lat, tak? Tak jest. Dobra, wybicie. Nora. Daleka piłka. Przebicie w drugą stronę. Daleka z Grobówki. Skacze Szymek Łukasz Bogrowski, ale nie. Skakuje, wybicie. I ponownie. Nie, teraz dużo zamieszania, żeby tutaj... Wybicie tak, tak, bardzo mądrze. Norka nie ryzykując. Uwaga, ale szybkie wznowienie po prawej stronie. Trzeba tutaj uporządkować swoje szyki. Wygranie do tyłu. Numer 4. Wrzutka na drugą stronę. Dosyć dobra piłka. Trochę za bardzo zawijana. Ale na spalonym zawodnik. W sumie to tak nie wiem, jak to różne możliwe. To na spalonym, ale być może było. To są media klubowe Trusianki, a nie Kanal Plus. Tak jest. No tak, chociaż... Kanal Plusie nas nie chcą. Mówimy, tak, że chociaż za dużo chcemy. I na Kanale Plusie czasami. Tak? Zdarza się, no. Zdarza no się, ja pokrzyję tak. Czasami, tylko nikt nie słucha. Żona no. Tylko słyszy moje komentarze wtedy. Właśnie, jak Jagiellonia gra, to zawsze robią na podgórkę, tak mi się zawsze wydaje. Tak boisko ułożone, wiesz? Tak, to wiesz. Jak w Sokołach. Ocieplenie. Jedni z górki, drugi pod górki. Kto grał w Sokołach, ten wie. A wybija piłkę Grabówka, znowu wysoka piłka do środka. Bardzo dobrze Kuba Czeczkowski. Oj, ta dziewiąteczka to naprawdę po raz trzeci mówię, ale fajnie gra, mądrze. Ale teraz traci piłkę. Żuberek. Nie, co ja gadam. Dawid Korotkiewicz. Do Maćka, Maciek do środka, jednak nie dochodzi. I faul. I mamy kolejny faul. No proszę Państwa, dzisiaj to na pewno mamy kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt fauli.
Szarpanina. Szarpanina. Jak dziewczynę w klubie weźmiesz i słuchacie czegoś innego. Tak, to Dzidek tak ma. Disco polo próbujecie zatańczyć, ty ją szarpiesz, ona nie wie o co chodzi. Dzidek tak ma? Byłeś z nim na imprezie. No, wiesz jak. Wiesz jak jest. Żuberek, kto nie był z Dzidkiem na imprezie? Tak. Ale teraz błąd. I uwaga, czy Drusianka szybko zagra? Tak się również dzieje. Szymek do środka do właśnie Dzidka. Lecimy w drugą stronę ponownie. Jak dobry piłkę. No troszeczkę jeszcze nie rozegrał się tutaj ewidentnie. Musi troszeczkę jeszcze złapać minut. Te podpowiedzi ze stanu, ze sztabu szkoleniowego, żeby troszeczkę jeszcze wycisnąć z siebie tej energii w obronie. I uwaga. Mamy 65 minutę gry. Wybicie na kolejny aut. O, jeżeli ten wynik gry nie zmieni się do ostatniego gwizdka drugiej części spotkania, to ktoś, kto postawił na remis, za każdą złotówkę mógł dostać 4 złote. Tylko super wetki zakłady. O, jeszcze daleko do końca, także. Teraz fajnie grabówka rozgrywa po prawej stronie. Tak. Będzie to środkowanie. Świąteczka. Jednak schodzi pomocnik. Jest zaszczytkowanie nisko po ziemi. Tak, i wyczeszona sytuacja. Ale to jeszcze nie do końca, na chwilę. Maliszewski. Dobra. Wybicie. I rzut z autu. 72 dla KS Rusiński. I będziemy mieli drugą zmianę w zespole gości. Na boisku pojawi się Józefowicz Adam, rocznik 2000, ale mamy też zmianę w zespole Trośnianki. El Profesor Sienkiewicz z numerem 5, a z numerem 4 z boiska wszedł Packiewicz Adrian w zespole Grabówki, a w zespole Sturośni z numerem 27 schodzi Dawid Korytkiewicz. Malisz. Na lewą stronę. Troszkę niedokładnie, za wysoko. Wybicie Grabówki w aut. O, prawy komentator dostał. Przepraszam, operator. No, mu tam nic nie będzie. Silne nogi ma, także nie spadnie. Spadnie. Znaczy, jego może pokonać tylko jedna rzecz, ale to... Grawitacja. O tym. Tak, tak. Kuba Czyczkowski. I kolejny aut. Piłka do Szymka, Szymek do Maćka, Maciek do Żuberka i Żuberek traci. Szymek wraca, dużo pracuje Szymek dzisiaj. Na prawej stronie Kuba wraca, się zapędzi troszeczkę. To jest Grabówka, bardzo dobrze rozwija się ten atak w środku pola, ale stracili piłkę. Turośniarka. Maciek Kondracki na prawą stronę. Czarek z pierwszej piłki, ale troszeczkę za mocno. Chciał dobrze, fajnie to wymyślił. Dobra. Jednak ale może trzeba było przyjmować, troszkę pociągnąć tą grę. Teraz błąd i ponownie błąd w dwie strony. No to jest jednak futbol na amatorskim poziomie. Tutaj dużo takich niedokładnych podań, niedokładnych przebitek. No nie przesadzajmy, no jednak czwarta liga, no to już jednak to taki, można powiedzieć, półamator, półprofesjonalista, prawda? Znaczy, chłopaki trochę ja pograli. Nie wiem od kiedy się zaczyna profesjonalizm. No właśnie też trzecia nie liga? Wiem do końca. Chyba trzecia liga, co? Trzecia liga też można nawet... No, ale tutaj jest sporo zawodników, którzy powąchali tej trzeciej ligi. Chyba po stronie Trośnianki też ktoś powąchał. Na przykład Tak. Maliszewski. Reprezentant kraju U17. No, w Trośniance jeszcze chyba Truchel, jak mi się wydaje, który jest dzisiaj nieobecny. Też powąchał troszeczkę trzeciej ligi. No i tak pada ten zawodnik, ewidentnie sędzia blisko wymusić, jednak sędzia nie reaguje. I mamy rzut z autu. I rzut z autu. Coraz goręcej na trybunach i coraz goręcej na stadionie w Turośni, coraz goręcej wśród zawodników. Zobaczymy, czy dojdą jakieś brameczki. Zobaczymy, uraczymy Państwa czymś lepszym niż Farfosel, teraz dośrodkowanie. Turośnianka jednak wychodzi obronną ręką z tego wszystkiego. Grabówka przy piłce. Kapitan. Przerzut na drugą stronę. Znowu dziewiątka. Udany. Fajnie się zabrał. Dośrodkowanie, wybicie i łapie. Łapie Nora, ale to była bardzo groźna sytuacja. Jakby ten strzał był troszeczkę lepszy, to byłoby naprawdę
Gorąco. No teraz zabawa na trybunach. Widzę, że kibice uwierzyli troszeczkę w zwycięstwo. Chociaż do meczu jeszcze 20 minut, tak? Dobrze widzę? Do końca spotkania jeszcze 21 minut, no jeżeli sędzia nic nie doliczy. Widzicie, Maciek przyjmuje, fajnie przyjął tę piłkę. No ale on jest sam opomocniony, on nie ma z kim zagrać tej pierwszej piłki. Teraz groźna kontra. Co zrobi Kuba? Kto wygra ten pole jedyny biegowy? Bardzo szybko wraca zawodnik z numerem 11. Nie ma faulu moim zdaniem. I sędzia tak tam uważ. Że tam było tarcie. Bark. No teraz, drodzy Państwo, mamy tyle komarów nad sobą, że komentując robimy pajaceki. Tak jest. Trzeba być z komorzyskiem. Nareszcie troszeczkę zrobiło się cieplej. No ale co za tym idzie? Wadów też troszeczkę więcej się pojawiło. Tak jest. Chyba trzeba opryk zastosować, skoro już mamy taką fajną murawę. To warto tutaj jeszcze prysnąć przeciwko tym komarom. Tak. Nie mogę namówić firmy Dezynfat, która również jest socjosem KS Turuśnianki. Zazwyczaj nie ma czasu, dużo pracy. No teraz już będą musieli znaleźć ale po takich słowach trenera. Panie Krystianie Kuźmicki, poprosimy o oprysk tutaj w loży komentatorskiej. Czaszkowski, ale tylko na chwilę. Jednak tym razem Kuba wygrywa, ale nie na długo. Taka przepanina. Dobrze, teraz lecimy w drugą stronę. Wyjaśnię sytuację. Malisz do Maćka, który zgrywa piłkę do Żuberka. Sienkiewicz. Oj, teraz nabił. Ale sędzia nie stopuje tutaj, nie było faulu. Uwaga, Trosianka bardzo fajnie rozwija tę sytuację. Podanie do Szymka. Szymek jeszcze raz do Kuby Konona. Wrzucenie w pole karne i wyjaśnia. Tak, chociaż do piłki dochodzi Bagrowski. Jeszcze raz do Kuby Konona. Trzecie dośrodkowanie. Czy teraz będzie celne? Dośrodkowuje, do piłki nie dochodzi żaden zawodnik. Sienkiewicz. Oddaje strzał, ale jednak taki kąśliwy. Jeszcze raz do boku. No teraz Trusianka troszeczkę bardziej wycisnęła. Czarek, czy się obróci? Tak, obrócił się. Dorzuca do niej piłki, do piłki dochodzi. Nikt tego nie dobił. Bardzo dobra akcja KS Turośnianki. Oj, teraz tutaj w środku jakaś sytuacja, której nie do końca widzieliśmy. Leży piłkarz KS Grabówki, prosi o pomoc. Trzyma się chyba za twarz. Tak, na ziemi Kuczyński, a ja Państwu puszczam w tym czasie powtórkę tej akcji, którą mieliśmy sytuację oglądać. Tutaj bramkarz się popisał, no i nie było tam nikogo, kto by tą akcję zamykał. Dużo emocji, wynik niepewny, dużo fauli, gra szarpana. No taki wynik na remis na pewno, prawda? Tak mi się właśnie wydaje, że to jest taka gra na remis na ten moment. Nikogo bym tutaj nie powiedział, że ktoś miał tak dużą przewagę, że na pewno powinien prowadzić. No i teraz pomoc medyczna udzielana Kuczyńskiemu po starciu w środkowej strefie boiska. Go leży, sędzia będzie musiał jeszcze troszeczkę dorzucić tych minut. Teraz tutaj Łukasz Nieścior, parę słów z boku do Czaczkowskiego z informacjami, jak to delikatnie przesunąć, jak to zmienić, żeby Trusianka mogło zbudować akcję ofensywną, no i doprowadzić do czegoś, no, o czym my jako komentatorzy i prezes bardzo marzymy, czyli kolejnej bramki. Mamy. Dobrze, widzę 220 osób na streamie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy chyba rekord. Korzystając z chwili, chciałbym poprosić o subskrypcję tego kanału. Pomóżcie nam rozwijać klub sportowy Turośnianka. To jest mały gest, który znaczy dla nas bardzo dużo. Nadal leży zawodnika z Grabówki. Ciągle udzielamy mu pomoc. No, zrobiło się troszkę chłodniej. Zanosi się nam na dogrywkę, to jeszcze troszeczkę za wcześnie. Tak, Łukasz Jarmołowski. W Warszawie nie ma komarów. Chyba nie. U nas tutaj na wsi tych komarów, tym bardziej, że przy zalewie, bo niedaleko jest dosyć spory zalew, na który, kto nie był w Turosie, tam tego zapraszam. Jest tych komarów troszeczkę. No i co? I walczymy dalej. Grabówka w tym momencie w dziesiątkę. Z boiska, z boku jest opatrywany Kuczyński.
Przykładałem tutaj lód w okolicy szyi i ucha zawodnika z Grabówki. Także zobaczymy, czy Grabówka w dziesiątkę przynajmniej przez ten moment sobie poradzi. No, ładnie obrócił się Maciek, ale jednak utrzymał się na nogach. Tak, tak, nie było faulu. No teraz złe wybicie Grabówki, ale ponownie Grabówka przy piłce. Teraz piłka do lewej stronie na jedenastkę. Zobaczymy, tu jest walka 1 już na 2, podwojona. Co robi? Schodzi teraz do środka, oddaje strzał. No i powiem wam szczerze, że dosyć niebezpieczny. Po przebitce mamy rzut rożny. A ja pozdrawiam. Ja teraz wykorzystuję tę sekundę na pozdrowienie osób, które piszą też również do nas SMS-owo. Antoś, Oluś i Kasia. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dotrzymaliście się do 75. minuty i oglądacie razem z nami mecz. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Trzymajcie kciuki za Trusiankę. Ciemniej. Mam rzut rożny. Piłka, z tego co widzę, będzie odchodząca. Teraz troszeczkę słońce wyszło. Także dosyć niebezpieczna sytuacja. Domański. Na plecy. Zawodnik Strośni. I wyjaśnienie. Kolejny rzut z autu. Mamy już 76. minutę gry. I tak jak pan prezes wspomniał, rekord na streamie. 225 osób. Tyle jeszcze osób nie było na żadnym naszym streamie live, także prosimy wszystkich bardzo o subskrypcje, lajki, dzwoneczki, czy co tam jeszcze się na YouTubie da wcisnąć, jeżeli jesteście zainteresowani tym, żeby coraz więcej było streamów z niższych lig. Jeżeli odpowiada wam to, co robimy, to zapraszamy. Jeżeli nie, to nie klikajcie. Nic na siłę. Piątka Norberta. Kruczka, kolejna. Tutaj zawodnicy się ustawili na boisku pod dalekie wybicie. No widać, że noże przeszkadza to światło. Tutaj musiał się zasłonić ręką. Wybicie na lewą stronę. Skacze Kubaczeczkowski. Rywa tę walkę. Tutaj troszeczkę szarpaniny. Do piłki dochodzi Żuberek. Do Szymka. Piętka, która nie dochodzi. Ale tutaj Malisz ratuje, bo jakby to podanie przeszło, byłoby bardzo groźnie. Brawo Kubaczeczkowski. Bardzo ładne przejście. Teraz Kuba Konon. Przechodzi Kuba dalej. Nie było faulu. Sędzia puszcza grę. Dzidek Żuberek. Czaszkowski. Znowu. Tutaj mamy Kubę Konona po lewej stronie. Piłkę do Żuberka. I ponowne, niedokładne podanie do Maćka Kondrackiego. Kolejne złe podanie. Tym razem chyba Czarka. No i mamy i kolejne złe wybicie Grabówki. No, tak. Dzisiaj jest chyba dosyć. Chyba jedna i druga drużyna jest teraz bardzo mocno zamroczona tym, jak ten wynik wygląda, jak ta gra szarpana na nich wpłynęła, no bo no, ciężko powiedzieć, żeby jakakolwiek płynność w grze była. O, na szczęście. Z autu, niedokładny. Motywuje do działania Mateusz Maliszewski. Oferty Rośnianki. Kiedy Trusianka będzie w Ekstraklasie, no to zależy. Im szybciej do nas dołączysz, Szymonie, pamiętam, chcesz przyjść na trening, tym szybciej będziemy w Ekstraklasie. W sumie ja niedawno tak byłem na meczu Jagiellonii Białystok ze Śląskim Wrocław. To można troszkę to zaliczyć do tego, że jesteśmy w Ekstraklasie, prawda? I kolejny rzut z autu. Dużo dyskusji. Piłka wymienia Czarek. Przechodzi do Maćka Kondrackiego jakimś cudem. Maciek się obraca, piłkę przejmuje Czarek. Ponownie do Maćka, teraz do Andrzeja. Andrzej wyskakuje. Po ziemi. Przejmuje Dzidek Żuberek, odwraca się, oddaje strzał, jednak... Jednak tego nie wyszło, zablokowane. Ale była to naprawdę groźna sytuacja ze strony Trusnianki. Przysnęli trochę obrońcy z Grabówki. No i to już jest kolejna. Jakby ten strzał nie był zablokowany, to mogło być różnie. Mogło być różnie. Nora. Dalekie wybicie. Tak zwana laga. Maciek nie wygrywa tej piłki. Grabówka przy piłce. Grabówka również... O, teraz bardzo fajne dośrodkowanie, ale piłkę przejmuje Malisz. Malisz na prawą stronę. No, seria długich podań między obrońcami do napastników lub do pomocników w strefach ofensywnych.
Obie drużyny stawiają na to, żeby jak najszybciej tą piłkę przetransportować na plac jak najbliżej zbliżony gry bramkowej do rywala. Także już nie ma fajnego odgrywania. Ale wychodzi do presji Grabówka dosyć umiejętnie. Teraz. No, dobra piłka do Jednaska. Czy Norbert zdąży? Tak, tak jest. Bardzo fajnie ustawione teraz Norbert Jędruszek na swojej szesnastce. Zabiera tą piłkę i szybkim wykopiem wznawia na drugą stronę boiska, gdzie widzi troszeczkę miejsca. Trusianka przy piłce. Trusianka do tyłu. Repnik. Repnik na drugą stronę. Jednak nie dolot. Wybijamy. Teraz do Kuba Czeszkowski dojdzie do piłki. Po linii jednak niecelnie. No już widać troszeczkę zmęczenie. Bardzo ładnie teraz Żuberek odbiera piłkę. Podaje ją do Maćka Kondrackiego, który jednak... Nie skleił tej... Nie skleił, ale tak naprawdę miał dwóch zawodników za sobą, którego podwoili. Teraz bardzo fajnie. Maliś ponownie do Kuby Konona. Teraz ma troszeczkę więcej miejsca. Jednak ponownie ścina. Dorzuca piłkę na drugą stronę do Czarka. Czarek dochodzi do tej piłki, oddaje strzał, ale dosyć taki niemrawy. No i strzał niecelny. 247 osób. To jest na pewno rekord na naszym streamie. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Oglądajcie. No i cieszcie się tym amatorskim futbolem. Tak jak my się nimi potrafimy cieszyć. Tak, kolejne wybicie. Tym bardziej ten teraz ze strony Grabówki. Środek. Wygrana piłka przez zawodnika Grobówki. Repnik wyjaśnia do przodu. Piłki nie zgrywa Maciek Kondracki. I znowu mamy dalekie wybicie. Tym razem musi Malisz ratować sytuację. Wchodzi do rogu. Wybija tą piłkę. Jednak tylko na chwilę. Grobówka. Dorzucanie piłki. Jednak na plecy troszeczkę zawodnik Grabówki, żeby był bardziej skoncentrowany, to tak mogłoby Kuczyński, z tego... Kuczyński to plecami, a troszkę tak nie wierzył w to, że się uda. No może się nie spodziewał tej piłki. Obrócił się, ta piłka wybita plecami poza plac gry. No i Nara będzie na pewno długim wykopem. Tutaj już wątpię w to, że będzie rozbudowanie akcji od tyłu. 81. minuta gry, także jak najszybciej przetransportować tą piłkę pod bramkę rywala. I próbować stworzyć ofensywną sytuację, może jakiś strzał, może coś się odbije, może coś wpadnie. Wiadomo, na tym etapie nie ma na co czekać, trzeba atakować. Dalekie wybicie, do piłki nie skacze Sienkiewicz. Kuba Czeszkowski do boku, czy poda do Kuby Konona, trochę go tak wyrzucił tym podaniem, jednak utrzymał się Kuba, mija jednego, drugiego, powrotem do tyłu, do Kuby Czeszkowskiego po obwodzie, Ajszymek troszeczkę. Chciał pograć takie prostopadle, jednak nie wyszło. I teraz Grabówka. O, i teraz pojedynek biegowy. Jednak wygrywa go Norka. Nora wygrał pojedynek biegowy, no jej. Tak, wracaj Norka, tutaj Nora, nie dyskutuj. Bo już nie ma czasu, bo chłopaki wznawiają grę z autu i tak się dzieje. Właśnie Grabówka dalej przy piłce, jest szybkie dośrodkowanie, jednak Malisz wybija tą piłkę. Środkowa strefa boiska. Na prawo, Trośnianka. Czarek ładnie mija piłkę. Piłkę mija zawodnika, jednak podanie. My też jesteśmy pełni emocji, także... Tak, tak. I mamy kolejny rzut rożny. Proszę nam wybaczyć, jeżeli to jakieś lapsusy językowe padają. Na pewno pada ich mnóstwo, ale my też mamy, jesteśmy pełni emocji, bo jeżeli Trośniance uda się jakimś cudem wygrać ten mecz, to będzie historyczne zwycięstwo i historyczne dojście. Rzut rożny Kondracki, piłka odchodząca, jednak niedolot. Sienkiewicz, ojej. Tym uderzeniem z piłką i nie ma go tu, gdzie powinien być. I teraz jest drugi błąd. I teraz z tego bardzo ładne przejście siódemeczki. Pięknie no mamy to zrobił. Żółtą kartkę. Szymek Brzostek, żółta kartka. Taktyczny faul. No ale tutaj to chyba siódemeczka. Kto to jest siódemko w Grabówce? Kuczyński. Kuczyński. Ponownie. To ten sam, któremu odbiła się piłka od pleców podczas ostatniej akcji groźnej Grabówki. No i co, będziemy chyba dorzucać do... boku, jednak zagrają krótko, jednak krótko, Grabówka do boku, do środeczka. Mocno cofnięta Trusianka, czeka właśnie na takie typu dośrodkowanie. Piłeczka i mamy spalone. No i teraz.
postaram się dla Państwa sam dokończyć ten mecz, ponieważ pan prezes został wezwany przez trenera Łukasza Nieściora do rozgrzewki, także tutaj no, będzie może zmiana ofensywna po stronie Truśnianki. Jeżeli już się wzywa część komentatorską, to wszystkie ręce na pokład i próbujemy zrobić to, co się innym nie udaje. Nora z 16 metra. Norbert Jędruczuk, daleka piłka. Na lewą stronę. Tutaj próba stworzenia akcji ze strony Krosianki. Jest dribbling, ale nie pokonuje dwóch zawodników. Czaszkowski, Sienkiewicz mija się z piłką. Konon tutaj nie opanował tej piłki. Będziemy mieli akcję ofensywną grabówki. Do piłki pędzi Domański. Wyrzucony już do skrzydła. Domański mija jednak obronę. Z 19 metra uderzenie, jednak blok Maliszy. Grabówka. Ciągle mają dużo miejsca. Na prawą stronę. Jest dośrodkowanie. Zawiesina. To grabówka wygrywa tą główkę. Tam jest próba czyszczenia Bogrowskiego. No i piłka w środkowej strefie boiska. Grabówka. Na lewą stronę. No to już wychodzi sporo zmęczenia. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Wychodzi do piłki bramkarz. No, niebezpiecznie teraz wychodzi Norbert Jędruczuk. I piłka opuściła podczas tego dryblingu. Plac gry będzie kolejny rzut rożny dla grabówki. Do piłki podchodzi Domański, który będzie tą piłkę ekspediował przez szesnastkę gospodarzy. Domański, czy zagra na krótko? Nie decyduje się jednak na takie zagranie. Tylko chwila odciągnięcia uwagi, będzie dośrodkowanie, nie ma na co czekać. Grabówka też tak jest tego zdania. Dośrodkowanie i czyści Malisz. No i teraz nabity Kuba Konon walczy do końca. Walczy do końca z Kaplą. Kapla tą piłkę wybija. Teraz grabówka w środku, przerzut na lewą stronę, granie głową, ale tutaj sygnalizacja sędziego liniowego z informacją, że na spalonym był zawodnik KS-u Grabówka, grający z numerem 11, Domański Michał. Michał jest wszędzie, Michał dużo gra, 11 i 9, czyli właśnie Kapla Michał robią tutaj dużo, dużo dobrej roboty dla gości. Norbert Jędruczuk. Dalekie wybicie. Piłka przed szesnastką spada. I teraz uwaga, Maciek miał szansę. Będzie uderzenie. Broni teraz bramkarz. Niewiarygodna sytuacja. Broni teraz bardzo silne uderzenie. Bramkarz KS-u Grabówka. Mam przygotowaną powtórkę, ale puszczę Państwu dopiero po tym, jak ta akcja po tej stronie boiska się zakończy, bo mamy jeszcze rzut z autu. Dla Truśnianki, Truśnianka, krótko, Sienkiewicz, odgrywa, jest dośrodkowanie, grabówka czyści, Czaszkowski, Bagrowski nie opanował tej piłki. A tutaj powtórka tej akcji, Norbert Jędruczuk, dużo zamieszania w polu karnym i bardzo dobrą sytuację miała Truśnianka, niestety niewykorzystaną. Wracamy do gry. Teraz faul. W ofensywie popracował Kondracki. Faulował zawodnika z Grabówki. Nie pozwolił tej akcji się rozwinąć. I Grabówka od swojej strefy obronnej. Na lewą stronę. Szybkie wprowadzenie piłki. Dalej lewą stroną Grabówka. Malisza czyści, ale tylko na chwilę. Znowu tutaj Kurcewicz. Wybita piłka. Kuba Konon. Chwilowo ekspediuje piłkę na aut. I z autu tą piłkę do gry wprowadzi Pyrka.
Spodziewamy się dalekiego wrzutu. Widać zmęczenie w obu, w szeregach obu drużyn. Tutaj trzeba ten wynik wywalczyć. Pyrka wrzuca. Troszeczkę zamieszania. Konon. Wybicie, ale tylko na chwilę. Pyrka przy piłce. Nie zmieścił się teraz z tą piłką zawodnik Grabówki. I Czaczkowski będzie z autu wznawiał grę. Czy dogrywka, czy karne są pytania? No, dogrywka... Nic nie chcę mówić, bo ciężko powiedzieć. Dużo aktywności z jednej i z drugiej strony. Każdy chce zakończyć ten mecz pozytywnym wynikiem przed końcowym gwizdkiem sędziego. Teraz aut dla Grabówki. Grabówka ze środkowej strefy. Ostaszewski tą piłkę wznowił do kapitana z Grabówki. Z powrotem Koronka. Wygląda na to, żeby Grabówka chce troszeczkę wciągnąć zawodników Starości na swoją połowę, ale tylko na chwilę, bo już mamy piłkę na lewą stronę. I mamy aut dla grających w czarno-białych strojach zawodników gości. Mocny doping teraz kibiców Starości motywują swoich zawodników do wykrzesania z siebie jeszcze ostatków sił. Malisz nabija teraz zawodnika z Grabówki. Magrowski. Piłka do Kondrackiego. Kondracki walczy. I dostaje ze zgrania tą piłkę, ale ona ląduje w koszyku na raty delikatnie zagranicznego bramkarza. Tiskina. No teraz piłka do Nory. Oddanie piłki z zawodników Grabówki. Nora chwilę próbuje uspokoić. Informuje, że będzie to dalekie zagranie. Ma dużo miejsca. Wypuszcza sobie tą piłkę. Norbert. Daleko. W szesnastkę. Grabówka czyści. Jedna, druga główka. Trusianka w przebiciu. No jest walka tutaj. Ale Grabówka z tej walki wygrodzi zwycięstwo. Damian Repnik ratuje teraz główką te kośliwe dośrodkowanie za plecy. Grabówka ciągle przy piłce. I Damian Repnik po raz drugi. Tym razem piłkę poza plac gry. Mamy już wznowienie. Kuczyński. Tam krótko po tej stronie. Grabówka będzie dośrodkowanie. Nie, tylko zamach. Ile prawą nogą po zmianie. O, i tutaj, no, to taki zamach Norberta Jędruczuka. Nie był pewny tego, jak ta piłka poleci. Nie był pewny swojego ustawienia. Chyba tutaj był problem z komunikacją, z obrońcami. Jednak nie dotknął tej piłki. I to on będzie z 5 metra ekspediował. Nie mam niestety informacji, ile zostało doliczonych minut. Według naszego zegara jest 92 minuta gry, ale to się może troszeczkę różnić względem zegara sędziowskiego, z uwagi na to, że ja nie zawsze zdążę ten zegar dobrze włączyć, troszeczkę doliczę, troszeczkę odejmę, ale zaraz się spróbuję dowiedzieć. Panie sędzino, ile doliczone? Z informacji od sędziny bocznej mam informację, że doliczono 4 minuty gry, więc jeszcze 2 minuty przed nami tego regulaminowego czasu, ale Grabówka teraz w dobrej akcji ofensywnej. Prawą stroną, jest dribbling. Zagranie do środka i czyści teraz bardzo ładnie przed 16 metrem zawodnik środka pola w Starości Kościelnej. No ale będziemy mieli rzut rożny, może ostatni, może nie, w drugiej części spotkania. Ponad 300 osób z nami na streamie. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, że poświęcacie swój czas w środku tygodnia po to, żeby zobaczyć spotkanie tak amatorskich drużyn jak A-klasa w starciu czwartą ligą. Uwaga, mamy dośrodkowanie, piłka leci, jednak wpiąstkuje Nora, na raty mamy drugie uderzenie i trzecie jest poprawka, Nora wyciąga tą piłkę w ostatnim momencie. Ratuje zespół gospodarzy przed utratą możliwe, że decydującej bramki.
Nie ma czasu tutaj na powtórki, bo może być groźna sytuacja, ale ładnie teraz ustawiony i spokojnie. Łapiący piłkę. Bramkarz grający z numerem 13. Będę się ciągle tym nazwiskiem walczył. Ciskin. No i teraz uwaga, Grabówka w bardzo dobrej sytuacji. Z lewej strony boiska. Wyjaśnia to Repnik, tylko na chwilę. Dużo już się miejsca robi, już widać, że zawodnicy obu drużyn są zmęczeni i mamy gwizdek kończący, regulaminowe, 90 z hakiem minut, dokładnie 94 minuty gry. Wszystko wskazuje na to, że będzie dogrywka, wynik 1-1. Żadna ze stron tutaj nie jest usatysfakcjonowana tym, co się wydarzyło na boisku. Pierwsza połowa, sporo fauli, dużo sytuacji kontrowersyjnych ze strony sędziów. Tam było uderzenie w twarz Damiana Repnika, po tym uderzeniu doszło do chyba drugiego faulu i był tam rzut wolny. W dobitce rzutu wolnego jako pierwszy bramkę zdobył Kurcewicz, no a potem była odpowiedź w drugiej połowie Truśnianki, wyrównanie na 1-1, też ze stałego fragmentu gry. No i zobaczymy, komu starczyło więcej sił, kto jest lepiej przygotowany kondycyjnie do tego spotkania. To jest tylko krótka przerwa, parę informacji ze sztabu technicznego jednej i drugiej drużyny, no bo ogromne emocje, no i historyczna szansa przed zespołem najniższej ligi podlaskiej do tego, żeby dołączyć do grona półfinalistów Regionalnego Pucharu Polski. Zwycięzca tej pary zmierzy się w półfinale z rozlosowanym już bodajże turem. Muszę to sprawdzić, ale prawdopodobnie turem z Podlaski. No i cóż. Biało-niebieskie derby. Pełne emocji. No i ten wynik. Czy jest zaskoczeniem? To muszą sobie Państwo sami na to pytanie odpowiedzieć. Truśnianka jest liderem A klasy. Walczyła już z drużynami z wyższych lig w tej drodze swojej do ćwierćfinału. Dawały się zwyciężać. A było tych meczy sporo. Pierwszy wyszarpany Narwią Choroszcz po karnych. Zwycięstwo 4-3. Drużyną PLP było 2-0 na Mechaniaku. Grudnią Zabudów 5-3. Wynik prawie że hokejowy. Po czym spuszczą Hajnówka, już spokojne zwycięstwo 4-1. I w ostatnim meczu z Warmią Grajewo było 2-0. Teraz mamy 1-1. I ogromne emocje z obu stron. Teraz już trzeba zawalczyć sercem. Teraz już te umiejętności, może techniczne, będą schodziły na dalszy plan. Teraz będzie ważne, jak te drużyny podejdą do tego duchem, motywacją, jak oni będą w stanie wyszarpać te ostatnie resztki sił ze swoich nóg, resztki technicznych umiejętności, które zawsze się obniżają w momencie zmęczenia, i spróbować ukuć tutaj swoich przeciwników z jednej i z drugiej strony. Zobaczymy, komu tej energii starczy na więcej. Obie drużyny już powrotem na murawie po tej krótkiej przerwie i przerwie na wodę. Będzie gotowy, żeby rozpocząć kolejną część tego starcia. Ja ustawiam na zegarze 90 minut i czekam na pierwszy gwizdek sędziego, który właśnie w tym momencie zabrzmiał. Grabówka. Żadnych półśrodków. Długa laga za obrońców. Utrzymuje się zawodnik, ale tylko na chwilę. Grabówki wybija tą piłkę na aut. Macieju Krystian tą piłkę wyekspediował. Przepraszam, poza plac gry w taki sposób, że jednak Nora będzie tą piłkę wznawiał z 5 metra. Tutaj też nie ma już mowy o krótkim rozgrywaniu. Tutaj będzie daleka piłka. Norbert Jerduszuk.
do głowy skakał Kondracki razem z Sienkiewiczem, poturbowany teraz zawodnik Grabówki, sędzia odgwizdał faul na zawodniku grającym z numerem 6, Kurcewiczu. Kurcewicz właśnie wznawia. I tam po tamtej stronie Małaszewski na prawą stronę. Teraz mocne podanie po ziemi. Bardzo fajne. Jest przepychanka, ale Malisze tak niełatwo to jest tak wytrącić z jego części spotkania. Tarczy. Tarczy. Przepraszam bardzo, szybka z komentatorem informacja. Wystarczy nam baterii, no bo nie przewidzieliśmy tego, że będzie dogrywka. Starczy. Uspokajam Państwa. Jeżeli baterii nie starczy, to wymienimy. Podczas drugiej przerwy w dogrywce. No i teraz mamy rozegranie Grabówki. Dużo sił teraz wprowadzenia do środkowej części boiska. Grabówka odważnie, teraz zawodnik z numerem 6, jest uderzenie! Norbert Jędruszyk łapie tą piłkę. Z mojej perspektywy to było bardzo groźne uderzenie. Dobrze, Nora. Dobrze dysponowany w dzisiejszym meczu. Spokojnie i dobrze również ustawiony do tego strzału. Łapie tą piłkę. Piłka na lewą stronę. Truścianka, Malisz. No ale to po dwóch podaniach od razu jest strata. I teraz mamy informację do zawodników z Grabówki, żeby spróbowali nacisnąć. Tutaj sędzia uznał, że nieprzepisowo zagrywał ręką Kondracki, więc piłka dla Grabówki. Grabówka będzie rozwijała swój atak, już są w środku pola gry. Kuba Konon tutaj próbuje troszeczkę poszarpać. No i spokojnie. Przez tył rozgrywa Grabówka. A tak, tu jest informacja z czatu, że drużyna, która wygra w tym meczu, zmierzy się z UKS-em Łomża, także przepraszam Państwa bardzo serdecznie. Turbilsk Podlaski w takim wypadku z Jagiellonią 2 Białystok, a tutaj z UKS-em Łomża będzie starcie z UKS-em Łomża 1 oczywiście. Tu będzie Sienkiewicz, traci piłkę po złym podaniu. I teraz świetnie, teraz skleja zawodnik z numerem 11, Grabówka w akcji ofensywnej, próba dośrodkowania, sędzia nie dopatrzył się tam zagrania ręką, chociaż to sygnalizował zawodnik z Grabówki. Mamy uderzenie i piłka na szczęście, z mojej perspektywy na szczęście, oczywiście jestem jednostronnym komentatorem, poza światłem bramki i Nora nie musiał interweniować. Będzie tą piłkę z 5 metra ekspediować środkową część boiska. Jędruczek. Walczy Sienkiewicz. Piłka jednak spada dalej. Konon. Wyszedł Żuberek. Ale ta piłka teraz do Maćka niedokładna. Są okrzyki motywacyjne ze strony sztabu szkoleniowego Grabówki, żeby tutaj próbować troszeczkę w indywidualnych pojedynkach ograć raczej Storośni. Sienkiewicz teraz ominięty w środku pola. Dodaje dużo miejsca dla graczy z Grabówki. No i mamy rzut z autu po tym zatrzymaniu akcji dla drużyny gości. Aut na wysokości pola karnego. Krótkie rozegranie. Jest walka w tej części boiska. Mamy dośrodkowanie na drugą stronę boiska i była głowa i na raty wybijają teraz Repnik z Bagrowskim tą piłkę. Piłka wypadła daleko, więc będziemy mieli nową futbolówkę tutaj wyekspediowaną do gry. Autu, Grabówka. Bardzo ciekawe teraz, bardzo ciekawa próba wrzucenia z autu na napastnika, który miałby tą
piłkę od razu, miałby tą akcję od razu zakończyć strzałem, jednak nie doszedł do tej piłki. Po raz kolejny Norbert z 5 metra. Nora. Płaskie to wybicie, wpada prosto pod nogi zawodników ofensywnych z Grabówki. Rozpędza się Grabówka. Informacje tutaj z boku, żeby wjeżdżał w pole. I tak również zrobił, jednak został zablokowany, ale tylko na chwilę. Mamy rozrzucenie na lewą stronę. Grabówka próba dośrodkowania, zablokowana. I nie koniec akcji ofensywnej, Grabówka po raz kolejny. Tym razem przeciągnięte dośrodkowanie. I piłka. Mimo tego, że pewny był tego obrońca Strośni, że wyjdzie poza plac gry, dał się jeszcze nabić. I będziemy mieli rzut rożny. Kolejny. Dla zespołu gości. Informacja tutaj z boku, w jaki sposób będzie grane. Jest zagranie krótko. To pierwszy raz się wydarzyło. I nie odniosło większego efektu. Piłka wybita. Troszeczkę przebijanej gry. I Turusianka chociaż na chwilę odsuwa zagrożenie spod własnego pola karnego. Bardzo nisko ustawieni zawodnicy z Turośni. Bardzo wysoko ustawieni zawodnicy z Grabówki. W dogrywce widać bardzo dużą dominację zespołu czwartoligowego. I teraz kolejna akcja ofensywna Grabówki. Jednak piłka wychodzi poza plac gry. Nic z tego nie wyszło. Zawodnik z numerem 7, tutaj po lewej stronie Kuczyński, nie był w stanie dobrze dośrodkować. Pole karne gospodarzy. I Nora. Kolejny już raz z 5 metra będzie próbował tą piłkę jak najdalej wybić od własnych dwóch słupków i poprzeczki. Nora. Cienkiewicz przegrywa główkę. Konon. Główka, ale do przeciwnika. Tutaj tą akcję musiał ratować Nora. Chociaż zawodnicy z Turośni wskazywali, że jest spalony. Sędzia liniowy uznał inaczej. Widocznie spalonego po prostu nie było. Domański. Ostra akcja teraz tutaj z lewej strony. Tu z 16 bardzo ładnie Maciejuk się zachowuje po lewej stronie. Większość tych akcji Grabówka właśnie buduje swoją lewą stroną. Maciejuk gra właśnie tutaj, troszeczkę Kuczyński im pomaga. Domański schodzi do tej strefy. No i uwaga, będziemy mieli dośrodkowanie. Piłka na długi słupek. Jest zgranie kapitana, jest dużo problemów zawodników z Turośni. I wielkie brawa dla KS-u Grabówka, który w 99 minucie doprowadza do bramki 2-1, zmieniającej wynik na 2-1. Było zgranie, błąd obrońcy i z numerem 9 popularny Kapi, czyli Kapla Michał, trafia i mamy 2-1 dla gości. Już Państwo zmieniam wynik. Czyli 1-2 w zasadzie. Widzę, że Grabówka ma dużo więcej sił w tej dogrywce, że kondycyjnie są przygotowani lepiej na to spotkanie, ale tak jak mówiłem przed rozpoczęciem dogrywki, w tej finałowej części tego starcia no serce może zdecydować o tym, jaki będzie końcowy wynik. Tym razem przeciągnięte dośrodkowanie. Kapla do tej piłki nie doszedł.
No a komentujący ze mną wcześniej to spotkanie prezes klubu sportowego Turusianka, grający z numerem 8, przygotowany do wejścia. Będzie próbował tutaj wzmocnić ofensywę Turośni w tej dogrywce. Bagrowski. Fajna piłka jednak. Tutaj pomocnik Turusianki nie pociągnął tego. Chyba zabrakło sił, żeby tutaj jakiś ofensywny zryw jeszcze zrobić. No i teraz grabóweczka. W okolicach 30 metra. Spokojnie z piłką. Dużo mają miejsca w środkowej strefie. Nikt ich nie naciska. Mocno cofnięta Turusianka. I teraz ładna akcja grabówki z lewej strony. Nora jednak łapie tą piłkę w ręce. Dośrodkowanie mogło być ciut lepsze i szybko ekspediuje ją do przodu. Kondracki, Repnik teraz obrony próbuje wspomóc drużynę z Turośni. Bagrowski na prawo. Konon. Jest próba. Turośnianki w akcji ofensywnej, ale zabrakło tutaj zrozumienia, zabrakło ostatniego podania. I wyczyszczona teraz piłka przez Czarka. Będzie zmiana. Boiska schodzi z numerem 4. Grający od samego początku. Bagrowski. A w jego miejsce wchodzi prezes klubu sportowego Turusianka, Rafał Śledziński, grający z numerem 8. Grabówka. Teraz bardzo fajna piłka na walkę. Czy Damian Repnik sobie poradzi z zawodnikiem z grabówki? Tak, troszeczkę na raty. Malisz wypychany. Malisz próbuje, nie chce tej piłki wybijać, próbuje coś zagrać po ziemi, ale to nie było dobre, najlepsze rozwiązanie i teraz mamy faul dla KS-u Grabówka, numer 16. Konon fauluje. Zawodnika z Grabówki. No i tutaj z tego punktu ostatnio po rzucie wolnym Grabówka po dobiciu strzeliła bramkę, więc może być bardzo interesująco. Bo tutaj chyba tak jak ostatnio właśnie dośrodkowywał Domański i tą piłkę później po dobitce zamykał grający z numerem 6 Kurcewicz. Uwaga, Domański. Uderza, jest uderzenie i łapie piłkę spokojnie Norbert. To nie był za silny strzał, nie był też na tyle precyzyjny, żeby mógł tutaj zaskoczyć Norę. Mamy żółtą kartkę za spowalnianie gry i za niesportowe zachowanie dla zawodnika z Grabówki właśnie, który wczoraj ostatnio tą bramkę numer 1 strzelił, czyli Kurcewicza. Mądre teraz zachowanie. Nie chciał doprowadzić do szybkiej kontry. Malisz. Turusianka teraz wysoko ustawiona. Nie ma na co czekać. Repnik. Repnik zabiera się z piłką. Repnik. Do Czarka. No niestety teraz zagranie. I ta piłka do środka. Niecelna. No tam chyba Skurcze łapił jednego z zawodników Grabówki. Nie dziwię się, już mamy 105 minutę gry. Także teraz sędzia za chwileczkę pewnie sięgnie po gwizdek, żeby dać kolejną przerwę przed ostatnimi, może nie, 15 minutami starcia biało-niebieskich derbów. Uwaga, Grabówka w natarciu.
Dużo miejsca teraz miał zawodnik, ale no to popełnia błąd. Ale słabe rozegranie teraz w środku. Tylko na chwilę, mamy dużo miejsca po prawej stronie. Dośrodkowanie. Zablokowane. Tak jak właśnie przed chwilą wspomniałem, mamy przerwę w grze. Ja spróbuję teraz wziąć bardzo szybko baterię. Zostańcie Państwo z nami. To, że będzie przez chwilę czarny ekran, to nie znaczy, że nas nie ma. Chwila przerwy dla zawodników i chwila przerwy dla nas, żebyśmy mogli troszeczkę popracować nad sprzętem. No i udało nam się zmienić baterię w kamerze, także jest szansa, że zobaczymy to spotkanie do samego końca. Przed nami ostatnie 15 minut. Tego iście emocjonującego starcia. Czas od zera. Także ostatnie 15 minut przed nami. Nora. Daleka piłka. Maciek teraz osamotniony w walce z dwoma zawodnikami. Czaczkowski przy piłce po lewej stronie. Jest dośrodkowanie. Grabówka czyści. Znowu Czaczkowski. Nie zabrał się z tą piłką i Grabówka będzie teraz miała bardzo dobrą sytuację na kontrę. Kółeczko jednak. Trzymanie troszeczkę tej... I tutaj mamy trzymanie gry. Leży na boisku chyba Czaczkowski po tym starciu. Tak jest, tutaj złapał skurcz Czaczkowskiego. O, myślę, że mało który zespół za klasy jest przygotowany na tak długie starcie. Rzut sędziowski, Grabówka przy piłce. I teraz od tyłu. Na lewą stronę. Kupiński. Bardzo fajnie strzela teraz tą piłkę, jednak ratuje Rośniankę bramkarz. Faulowany teraz w środku. Zawodnik z Turośni. I mamy żółtą kartkę. Po tym faulu sędzia uznał, że to był faul taktyczny i dobrze rozwijająca się akcja. I piłkę będzie próbował wstrzelać w pole karne czwartoligowego KS-u Grabówka Jędruczuk. Nora. Jest walka w powietrzu. Trochę zamieszania. Grabówka wybija tą piłkę. Czaczkowski znowu. Kolejne wybicie. Repnik. Teraz nie udało mu się przejść zawodnika, co tworzy bardzo niebezpieczną akcję i będzie sam na sam KS Grabówka. Z prawej strony jest uderzenie, piłka nie wpada jednak w światło bramki i nie mamy 3-1. Wynik gry ciągle zachowany. Powtórka tej akcji. Tutaj błąd kapitana
Damiana Repnika. Bardzo fajne podanie na Domańskiego. Domański wchodzi w pole karne, uderza po długim słupku. I przepraszam, tam była obrona. Świetnie zachował się Nora. Mamy rzut rożny. Dośrodkowanie. Grabówka, głowa. Jest przedłużenie, grabówka, to jeszcze nie koniec. Grabówka, uderzenie, ale daleko. Daleko. Od dwóch słupków i poprzeczki. Zawodników, gospodarzy. Trzecia minuta drugiej części dogrywki, a więc 118. Czaczkowski. Prezes. Malisz. Dośrodkowanie. Za głęboko. Sienkiewicz. Dośrodkowanie. Przedłużone. Prezes. Nie opanował dobrze jednak tej piłki. I będziemy mieli rzut z autu. Lat Ruśnianki. I będzie zmiana w drużynie gości. Z numerem 5 na boisku pojawi się Staniewicz. Przepraszam, Stankiewicz Kamil. Rocznik 88. A więc dużo doświadczenia, weteran. I w tym samym momencie pani sędzina boczna również dostaje kartkę ze sztabu szkoleniowego Turośnianki. I przygotowana jest zmiana. Prosi. A teraz będziemy mieli rzut rożny dla Turośnianki. Przepraszam, rzut z autu dla Turośnianki. Uwaga! Przedłużenie prosto w koszyczek. Bramkarza, grabówki. Więc zero zagrożenia. Repnik. Nie do końca dobre dośrodkowanie. Przejęcie piłki Czeszkowski. Sienkiewicz. Kondracki. Od razu się odwraca i uderza. Jeszcze nie dopada do tej piłki prezes. Tam było uderzenie zablokowane i tutaj zapowiadana przeze mnie zmiana. Na boisku z numerem 21 pojawi się Adam Łukaszuk. Zmieni Czaczkowskiego. Piłkę dośrodkowało będzie Kondracki. Zamurowana bramka. Zamurowana teraz bramka grabówki. Uwaga, mamy główkę! I nie ma bramki, będzie drugi rzut rożny. Wydaje mi się, że to właśnie Łukaszu, który dopiero co wszedł na boisko. Uderzał. Zobaczmy, jak to wyglądało jeszcze raz, jeżeli mam nadzieję, że zdążę pokazać Państwu powtórkę. Tak jest, to był Łukaszuk i świetnie broni bramkarz z grabówki. Znowu dośrodkowanie, znowu Łukaszuk, ale tym razem wyprzedzony. Uderzenie, ale to jeszcze nie koniec. Kolejna główka i bramkarz broni. Sędzia również tutaj podnosi rękę do góry, wraca wpierw do tego wcześniejszego starcia. Pyta się, czy wszystko w porządku z zawodnikiem. Zobaczmy w powtórce, jak to wyglądało. Dużo zamieszania. Uderzony pasz lub w rękę. Tutaj zawodnik. Kolejna próba. Malisz nie zdołał włożyć nogi. Co za emocje. Jeszcze 9 minut przed nami. Zobaczymy, czy jeszcze przez te 9 minut wydarzy się coś ciekawego, bo jak na razie obie drużyny walczą. Łukaszuk wygrywa głowę. I ekspeduje piłkę poza plac gry. Grabówka z autu. Ostaszewski rzuca. Repnik wybija tę piłkę. Prezes przegrywa głowę. No i teraz będziemy mieli rzut z autu. Malisz próbował do piłkę wybić. Nabił jednak zawodnika w czarnej koszulce. Malisz do nory. Nora daleko.
jednak do zawodników. Gości. Teraz Kruszcianka przejmuje piłkę. Dużo przebijanki. Piłka poza placem gry. Sędzia wstrzymuje grę i prosi o pomoc medyczną. Na środku leży zawodnik gości. Tutaj ucierpiał. Jeszcze raz w tym czasie Państwu pokażę zamieszanie i tą sytuację, która mogła doprowadzić do rzutów karnych. Proszę bardzo, bardzo blisko byli tutaj zawodnicy Turośni, żeby wyrównać stan gry. Jednak nic takiego się nie wydarzyło. I teraz czekamy, aż grający z numerem 19 Józefowicz Adam, rocznik 2000, zostanie doprowadzony do stanu takiego, który będzie pozwalał mu na kontynuowanie zawodów. Turośnianka z autu. Orepnik trzyma już tą piłkę w rękach. Bardzo wysoko ustawiona Turośnianka. Nora. Wbija tą piłkę w 16 metr. Tam prezes tej piłki nie dostał. I znowu Turośnianka szybko śpieszy się zawodnikom gospodarzy. Niedokładnie teraz przyjęcie. I teraz zawodnik z numerem 6 z grabówki będzie w sytuacji prawie, że sam na sam. Jednak no, decyduje się na podanie piłki do bramkarza. Mimo tego, że tutaj kolega po prawej stronie ładnie mu próbował wyjść. Za szybka decyzja. Z szóstką gra Kurcewicz. Strzelec pierwszej bramki. I kolejna piłka za plecy zawodników z Turośni. Repnik teraz ślizgiem ratuje Turośniankę przed sytuacją, w której Nora musiałby się wykazać umiejętnościami gry sam na sam. Turośnianka. Kondracki, jednak ta piłka musi dzisiaj nie kleić. Sienkiewicz na prawą stronę. Powrót do Sienkiewicza. Sienkiewicz. Próba gry krótko. Piłka wysoko. Ależ teraz było zamieszanie. Teraz prezes mógł zdecydować o wyniku tego meczu, ale będziemy mieli kontrę drużyny z gości. Domański w wyścigu. Domański wyprzedza. Domański sam na sam. Jednak Norbert nie pozwolił tej piłce na znalezienie się w siatce. Po raz kolejny Jędruczuk ratuje zawodników, gospodarzy przed stratą bramki. Jeszcze 4,5 minuty gry przed nami. Żuberek faulowany w środkowej strefie. Do piłki bardzo wysoko będzie podchodził Nora. I to on będzie próbował tą piłkę w sposób niekonwencjonalny wrzucić w pole karne. Uwaga, Nora. Nora wrzuca na długi słupek. I piłka za daleko wypada poza plac gry. I piłkę będzie wprowadzał bramkarz Grabówki Ciskin. No Ciskin chyba też wyjątkowo zmęczony, bo zostawia tą piłkę do zagrania dla Bajko Dawida, którego teraz wyręczy w wykonywaniu wykopu z 5 metra. Turośnianka wygrywa głowę. Walka w środku pola. Malisz. I teraz akcja z prawej strony, do środkowej Repnik, jednak Grabówka wybija tą piłkę na raty, ale wybija bardzo daleko. I będzie miała szansa Grabówka na rozwinięcie kontry. Nic z tych rzeczy. Znowu Nora.
Piłkarski ping-pong teraz z jednej i z drugiej strony, ta piłka od jednej do od jednego pola karnego do drugiego, przebijana, wszyscy chcą jak najszybciej. Trochę jak taka piłka uliczna, Sienkiewicz teraz na kolano, Sienkiewicz szybko. Próbuje coś z tej piłki zrobić, no ale tutaj już nie wygląda na to, żeby Rośnianka budowała jakąś sensowną akcję ofensywną. Mamy faul Sienkiewicza na Domańskim. Grabówka teraz na spokojnie będzie mogła sobie zbudować akcję. Pewnie jedną z ostatnich, bo mamy 13 minutę drugiej części dogrywki. Jest gwizdek sędziego. Domański. Malisz. Do tyłu. Parek. Bardzo fajnie teraz do prezesa. Prezes wychodzi dośrodkowanie do środka. Jednak ta piłka do nikogo. Czarek. Na drugą stronę. Kuba Konon. Będziemy mieli uderzenie? Ale za słaby ten strzał, żeby pokonać bramkarza gości. Jakby uderzenie było mocniejsze, można by było tutaj się pokusić o coś więcej. A tak, tylko strzał do statystyk. Wybicie grabówki. Teraz w środku błąd kapitana, ale myli się również Kondracki. Mamy podniesioną chorągiewkę na spalonym. Grający z numerem 9 Kapla, który ma tutaj ksywę Kapi. Nora. Możliwe, że po raz ostatni tą piłkę będzie próbował wbić. 16. Bardzo mocno i bardzo dobrze broni się grabówka i teraz grabówka wychodzi z kontrą. Grabówka sam na sam, zawodnik z numerem 5, sam na sam z Norą. Jest uderzenie, ale prosto w bramkarza. Ale to nie koniec akcji. Grabówka jeszcze. To nie koniec. Do prawej strony, zawodnik z numerem 6. Będzie tańczył przy linii, ale krótki taniec. Łukaszuk tą piłkę szybko zabiera. No tutaj jest rzucanie się rękami, próba zatrzymania akcji, żółta kartka. W konsekwencji czerwona dla strzelca bramki, Kuracewicza. Strzelec bramki udaje, że tego nie widzi na ten moment. No i będziemy grali w przewadze, no ale już jest doliczony czas drugiej części dogrywki, także nie wiadomo, jak długo się to wydarzy. Zawodnik z szóstką chodzi już do boksów. Jędruczuk. Jędruczuk. Silne teraz dośrodkowanie. 16. Wybita piłka. Repnik. Przedłużenie. Malisz. Czy coś z tego jeszcze będzie? Do samego końca. Tu Rośnianka walczy. Kolejne dośrodkowanie i teraz mamy głowę i pada bramka! Damian Repnik z numerem 14 doprowadza do wyrównania w drugiej części dogrywki. Niewiarygodna sytuacja. Nie wiem, czy Państwo to widzą, ale no z mojego punktu widzenia coś niesamowitego. Widzą Państwo tylko naszego operatora, który jest... Przypadkowo znalazł się przed kamerą. Mamy 2-2. Będą rzuty karne. Jeżeli ktoś obstawiał, że będą rzuty karne, to będą. Miał rację. Ogromne emocje. Zdziwiłbym się, jakby teraz w drugą stronę padła szybka bramka. Albo znowuż po stronie Trośnianki. Ponad 300 osób z nami na streamie. Coś niesamowitego. Nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Wszyscy kibice w Turośni chyba nie spodziewali się takiego obrotu spraw. I zobaczymy, ile sędzia po wznowieniu pozwoli jeszcze tutaj zagrać. Grabówka, szybki przerzut na lewą stronę. Ale piłka wychodzi poza plac gry. Jeszcze sędzia pozwoli tutaj tą piłkę wrzucić z autu.
Bardzo mocny doping teraz. Wszystkich, którzy poświęcili swoje wtorkowe popołudnie, swój wtorkowy wieczór na to, żeby zobaczyć, jak tu Rośnianka walczy o półfinał regionalnego Pucharu Polski. Nora! Dalekie dośrodkowanie, Nora. Jednak spada to na głowę Grabówki. W środku Sienkiewicz, niedokładnie. Łukaszuk. Na prawą stronę. Fajny teraz dribbling. Tu Rośnianki. Utrzymuje się przy piłce. Zawodnik dośrodkowanie, ale wypada poza plac gry i będzie kolejny stały fragment. Może już ostatni rzut rożny. No i kto podejdzie do tego rzutu rożnego? Kto tam spróbuje jeszcze zamotać? Kto próbuje zamielić w polu karnym Grabówki? Kto spróbuje zmienić losy tego meczu, odwrócić kartę i przynieść szczęście dla gospodarzy? Dawaj, Dawid, z góry, dawaj, stąka! Dośrodkowanie. Mamy głowę. Czyści Grabówka. Kolejny rzut rożny. Sędzia pozwala zagrać kolejny rzut rożny. Uwaga. Dośrodkowanie. Głowa, Grabówka wygrywa. I mamy koniec. Szanowni Państwo, po dwóch regulaminowych połowach i dwóch regulaminowych dogrywkach mamy 2-2 w ćwierćfinale regionalnego Pucharu Polski. A-klasowa Rośnianka, grająca w biało-niebieskich strojach, zdołała w ostatnich minutach drugiej części dogrywki wyrównać z faworytem, no jakby nie mówić tego spotkania, czwartoligowym KS-em Grabówką. No i teraz mental, teraz będą te najważniejsze momenty. Myślałem, że to mentalnie się rozwinie i rozwiąże już na poziomie dogrywki, gdzie widać było, że w pierwszej części dogrywki Grabówka zdominowała, Grabówka bardzo dobrze podeszła pod tu Rośniankę, była lepsza, była ofensywniejsza, strzeliła bramkę na prowadzenie. Ale w drugiej części doliczonego czasu, drugiej części dogrywki i doliczonego czasu dogrywki, to tu Rośnianka pokazała serce i urwała kolejną bramkę, powodując, że teraz będzie 1-1. 1-1. Bramkarz kontra zawodnik z pola. No tutaj nie spodziewam się zmiany wśród bramkarzy, tak samo jak ze strony gości, jak i ze strony gospodarzy. Także numerem 13 w bramce Grabówki prawdopodobnie bronił będzie Ciskin. Nie widziałem tutaj zmiany, nikt nie sygnalizował zmiany. A z numerem 1 Norbert Jędruczuk. Obie drużyny teraz w kółeczkach mobilizacyjnych. Muszą sobie powiedzieć parę słów. Wiedzą, że walczą. Grabówka też chyba nie była nigdy tak wysoko w regionalnym Pucharze Polski, w tym rodzaju rozgrywek. Także to będzie historia. To będzie historia dla obu tych klubów. Dla młodego, bardzo młodego klubu Storośni i dla Grabówki wzmocnionej przez zawodników Supraślanki. Bardzo ciekawy mecz. Bardzo fajnie, że tyle z Państwa z nami jest. Ja znowu wykorzystam tą sytuację do tego, żebyście Państwo klikali subskrypcje, dzwoneczki, lajkowali. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej starć amatorskich drużyn, albo półamatorskich w tym wypadku, nie wiem jak czwartą ligę zaklasyfikować, i chcecie oglądać takie emocje nie tylko w Lidze Mistrzów, ale również na tym poziomie rozgrywek, jakie są reprezentowane w regionalnym podlaskim Pucharze Polski, to dajcie nam szansę, klikajcie, lajkowanie rąk nie bludzi. No i zobaczymy teraz. Obie ławki rezerwowych tutaj mocno skonsolidowane, trzymają się za barki. No i liczą na to, że to ich drużyna przejdzie dalej. Pierwsi ekspediować jedenastkę będą zawodnicy z Grabówki. Do piłki z numerem 11 podchodzi bardzo dobry i bardzo dobrze grający zawodnik z Grabówki, Domański.
Domański. Uderzenie pod poprzeczkę. Piękna bramka. Piękna bramka Domańskiego. Bardzo fajnie to zrobił Domański. Brazyliana, powtóreczka tej sytuacji. Bez szans. Jędruczuk. No a po stronie Turośnianki Kondracki podchodzi do piłki. Jest uderzenie nisko w lewą stronę i Maciek Kondracki strzela bramkę na 1-1. Pozwolą Państwo, że nie nadążę powtórek, zmian, także będę tylko posiłkował się powtórkami, bo zmiany wyników już nie na teraz, już nie na teraz, już teraz emocje, same największe emocje. Uwaga, grabówka, druga seria rzutów karnych. Piłkę ustawia sobie na 11 metrze grający z numerem 14, Bajko Dawid. Bajko. Czy Jędruczuk? Bajko czy Jędruczuk? Bajko! I Bajko strzela bramkę! 2-1 dla zawodników z grabówki. Powtóreczka tego strzału. Bajko wyczuł tutaj tą, jak ma piłka lecieć Norbert, ale niestety nie udało mu się tego strzału obronić. I teraz ostoja obrony, grający z numerem 69, Malisz, będzie próbował wyrównać stan rzutów karnych. Uwaga, Malisz czy Ciskin? Malisz, Ciskin, Malisz! Bardzo dobre uderzenie teraz w boczną siatkę po ziemi. I mamy wyrównanie. Powtórka tego strzału. Wyczuł też bramkarz intencję strzelającego. Z numerem 19 do piłki podchodzi Józefowicz Adam. No i zobaczymy, czy będziemy mieli 3-2. I kolejna Brazyliana. 3-2. No, popisuwa. Bardzo ładnie te rzuty karne strzelają zawodnicy, gości. Tutaj zawodnik z numerem 19, Józefowicz Adam, popisał się znowu. Bardzo dobrym uderzeniem. No i teraz Trusianka. Czy uda się ten stan gry wyrównać? Uwaga. Szeroko zachodzi do tej piłki. Jest uderzenie i spada ta piłka do bramki. Mamy remis. Ciskin. Teraz oszukany. No i grabówka zaraz stanie po raz kolejny przed szansą tego, żeby zdobyć prowadzenie w rzutach karnych. Numerem 20 Ostaszewski podchodzi do piłki. Ostaszewski czy Nora? Ostaszewski, uderzenie! I bardzo silne, mocne uderzenie w lewą stronę bramki. Również oszukany Nora. I mamy bramkę na prowadzenie w rzutach karnych. Do piłki zbliża się już powoli, jeszcze Państwu powtórkę pokazuję, ale do piłki powolutku zbliża się trener kiedyś, a dziś kapitan Damian Repnik, który będzie próbował wyrównać stan bramek. Repnik myli się, a może dobrze broni Ciskin. Niestety dla Turośnianki, a stety dla KS-u Grabówka. Słabo wykonany rzut karny przez kapitana drużyny.
Dalekie uderzenie. I obronione bardzo ładnie. Przez bramkarza KSU Grabówka. Uwaga, teraz Grabówka numerem 16. Macieju Krystian, uwaga. Uderzenie. I piłka wpada do bramki. KS Grabówka awansuje do półfinału. Historyczny awans Regionalnego Pucharu Polski. Zdecydowały rzuty karne po dwóch dogrywkach. No i cóż, kończy się piękna przygoda Trusianki, ale przygoda Grabówki, piękna przygoda KS-u Grabówka ciągle trwa. Oni się cieszą. Turoś dzisiaj, myślę, że nie ma się czego wstydzić. Zagrali naprawdę na równym poziomie z czwartoligowcem. Jako zespół, który gra w dwie klasy niżej od swojego rywala, pokazali serce, pokazali, że mogą, potrafią zagrać nawet w drugiej części dogrywki, potrafią w nim strzelić bramkę. No i rzuty karne, jak to już mówiąc frazesy, to jest loteria. Tą loterię dzisiaj wygrała KS Grabówka, może po prostu była lepsza, bo nie, że rzadko się zdarza, żeby w pierwszej serii rzutów karnych, w pierwszej piątce rzutów karnych trafić dwa razy od poprzeczki, dwie Brazyliany. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, bo były ogromne emocje. Zapraszam Państwa na kolejne mecze Klubu Sportowego Trusianka. No i dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję, że w tak licznej grupie ponad 450 osób, to jest rekord na naszym streamie. Proszę jeszcze raz, żebyście Państwo, jeżeli możecie, kliknęli dzwoneczek, subskrypcję. Jeżeli lubicie to, co robimy i podoba Wam się, że można czasami obejrzeć też streamy z niższej ligi, to pamiętajcie, lajkowanie rąk nie brudzi. Mam nadzieję, że przeżywaliście Państwo tak samo te emocje, jak ja tutaj w moim studiu komentatorskim. Dziękuję jeszcze raz serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia. Za mikrofonem Dawid Bartłomiej Taras Was żegnam.